Oto kolejny kryminatoryjny maraton. Omawialiśmy już w tym formacie sprawy zaginięć czy śledztwa wyjaśnione po latach. Czas na kompilację odcinków traktujących o największych zbirach Ameryki. Za chwilę posłuchasz o dusicielu z Bostonu, szminkowym sprawcy oraz kolekcjonerze oczu. Przyznajcie, że już same ich pseudonimy wywołują niepokój. A skoro jesteśmy już przy temacie największych przestępców, chcę zwrócić Waszą uwagę na dwie arcyciekawe sprawy z Polski. Jak doskonale wiecie, w historii naszego kraju także znajdziemy kilka naprawdę mrocznych postaci. Jedną z nich bez wątpienia jest rozpruwacz z Bydgoszczy lub wampir z Osielska, jak również się go nazywa. To właśnie tej postaci poświęciłem niegdyś wiele miesięcy pracy, przygotowując audioserial. 10 odcinków o sprawie o łącznym czasie trwania 290 minut. Cały materiał przygotowałem na podstawie akt i w dołączonym do zestawu przewodniku po audioserialu znajdziecie także mnóstwo dodatkowych szczegółów, które są uzupełnieniem historii. Zarówno rozpruwacza, jak i drugi audioserial, sprawa Edmunda Kolanowskiego, który zrealizowałem wspólnie z Michałem Larkiem, można zamówić w formie prezentu. Wtedy dostaniecie na maila specjalną grafikę z kodem podarunkowym, którą można wydrukować i wręczyć bliskiej osobie. I od dziś obowiązuje także specjalny kod zniżkowy. Na hasło Kryminatorium 2023 dostaniecie 15% rabatu zarówno na rozpruwacza, jak i sprawę Edmunda Kolanowskiego. Link do zakupu podaję oczywiście w opisie odcinka. Dusiciel z Bostonu. 55-letnia Anna od ponad 10 lat mieszkała w Bostonie. Pracowała jako krawcowa. Do Ameryki wyemigrowała z Łotwy tuż po swoim rozwodzie. Zabrała ze sobą syna i córkę. Jej dzieci szybko się usamodzielniły i wyprowadziły od matki. Od tego czasu kobiecie doskwierała samotność. Nie utrzymywała jednak kontaktów z mężczyznami. Nie miała także zbyt wielu koleżanek. Nawet z sąsiadkami rozmawiała rzadko. Zwykle w biegu, gdy wychodziła rano do pracy lub po południu, gdy z niej wracała. Od plotkowania znacznie bardziej wolała słuchać muzyki klasycznej. Niemal każdą wolną chwilę Anna spędzała w swoim mieszkaniu, na trzecim piętrze taniej ceglanej kamienicy, wybudowanej zaledwie kilkaset metrów od bostońskiego Muzeum Sztuk Pięknych. Do jej cotygodniowej rutyny należało wyjście do pobliskiego kościoła na czwartkowe msze, odprawiane w języku łotewskim. Tak też miało być 14 czerwca 1962 roku. Jak zwykle w ten dzień kolację zjadła nieco wcześniej, czekając na przybycie swojego syna, który przychodził po nią punktualnie o 19:00, kobieta postanowiła wziąć kąpiel. Ubrana w szlafrok, nastawiła gramofon. Do wanny weszła przy dźwiękach swojej ulubionej opery. Juris nigdy się nie spóźniał. Po swoją matkę przyszedł więc punktualnie. Zapukał raz, później drugi. Nie otworzyła. Zapukał więc kolejny raz. Brak odpowiedzi. Złapał za klamkę. Drzwi były zamknięte. Wtedy zaczął się martwić. Pomyślał, że może zemdlała i leży na podłodze. A może była chora i nie mogła wstać z łóżka. Gdy rozmawiał z nią przez telefon poprzedniego wieczoru, odniósł wrażenie, że jego matka była jakaś smutna, przygnębiona. Gdy ją o to zapytał, twierdziła, że wszystko było w porządku, że to tylko zmęczenie. Czyżby już wtedy źle się czuła, ale nie chciała go martwić? W końcu Juris postanowił, że musi się dostać do ośrodka, za wszelką cenę. Wziął na korytarzu spory rozbieg, a następnie z całych sił uderzył barkiem w drzwi. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Dopiero za trzecim razem drzwi ustąpiły. Gdy wszedł do mieszkania, potwierdziły się jego najgorsze obawy. Znalazł swoją matkę w łazience. Leżała na podłodze i nie dawała żadnych znaków życia. Na szyi miała zawiązany pasek od szlafroka. Juris natychmiast zawiadomił policję, a później zadzwonił do swojej siostry. Kwadrans później na miejscu pojawili się już bostońscy policjanci. Po pierwszych oględzinach nie mieli wątpliwości, że muszą wezwać detektywów z Wydziału Zabójstw.
Krucha kobieta o brązowych, krótko przystrzyżonych włosach i wąskich ustach leżała na plecach. Miała na sobie niebieską podomkę z czerwoną podszewką, ale z przodu była ona całkowicie rozsunięta, także od ramion w dół kobieta była naga. Jej głowa znajdowała się przy drzwiach łazienki. Nogi miała szeroko rozstawione, w niedwuznacznej pozie, odsłaniającej jej miejsca intymne. Pasek od szlafroka był tak mocno zawiązany na jej szyi, że skóra niemal całkowicie go przykryła. Jego końce sprawca uformował w kokardę. Całe mieszkanie było splądrowane. Torebka ofiary leżała otwarta tuż przy niej. Jej zawartość została wysypana na podłogę. Podobnie jak wszystko to, co znajdowało się w kuchennym koszu na śmieci. Sprawca wyciągnął też wszystkie szuflady komody w pokoju gościnnym. Jeśli szukał czegoś wartościowego, to na pewno nie chodziło mu o złoty zegarek, pieniądze i złotą oraz srebrną biżuterię. Te przedmioty wciąż leżały na widoku. Detektywi zgodnie uznali, że nie mógł ich nie zauważyć. Sekcja zwłok ujawniła, że tuż przed śmiercią Anna została zgwałcona. Aby tego dokonać, sprawca posłużył się jakimś nieokreślonym przedmiotem, którego policjanci nie znaleźli na miejscu zbrodni. Detektywi uznali, że kobieta padła ofiarą włamywacza, na którego natknęła się, gdy tylko wyszła z łazienki. Kiedy złodziej zobaczył półnagą kobietę w rozsuniętym szlafroku, nie potrafił zapanować nad swoją żądzą. Później zabił, aby uniknąć rozpoznania. Zupełnie przypadkowa ofiara, tak właśnie na początku myśleli śledczy. Ale już wkrótce mieli się przekonać o tym, jak bardzo się mylili. Dwa tygodnie później, kilka kilometrów od kamienicy, w której mieszkała Anna, doszło do niemal identycznego zabójstwa. Ofiarą tym razem była 68-letnia Nina, mieszkająca samotnie, emerytowana fizjoterapeutka. Tutaj też wyglądało, jakby doszło do włamania. Wszystkie szafki i szuflady były splądrowane, a ich zawartość wyrzucona na podłogę. Jednak zdaniem śledczych z mieszkania ofiary nic nie zginęło. Najbardziej dziwne wydało nam się to, że w jednej z otwartych szuflad wciąż znajdował się bardzo drogi aparat fotograficzny oraz wiele przedmiotów ze srebra. W torebce ofiary nadal były pieniądze, a na jej ręku złoty zegarek. Ustaliliśmy, że po dokonaniu zbrodni sprawca przejrzał książkę adresową zmarłej oraz jej pocztową korespondencję. Ułożenie ciała także wydawało się detektywom znajome. Ninę znaleziono na podłodze. Leżała z rozłożonymi nogami, ubrana jedynie w podomkę i halkę podciągniętą w górę, do pasa. Na szyi miała ciasno zawiązaną nylonową pończochę. Z jej końców utworzono kokardę. Lekarz oszacował czas zgonu na 17. Sekcja zwłok wykazała, że krótko przed śmiercią ofiara została brutalnie zgwałcona. Sąsiedzi zeznali, że wdowa nie utrzymywała żadnych kontaktów z mężczyznami. Ich zdaniem Nina nigdy nie pozwoliłaby wejść do swojego mieszkania obcej osobie, a mimo to na drzwiach policjanci nie znaleźli śladów włamania. Oznaczać to mogło tylko jedno. Kobieta sama wpuściła do środka swojego zabójcę. Czyżby go znała? A jeśli nie, to z jakiego powodu uznała, że akurat jemu mogła zaufać? Śledczy zaczęli się nad tym zastanawiać. Nie mieli jednak zbyt wiele czasu na te rozmyślanie, ponieważ już 2 godziny później otrzymali kolejne wezwanie. 25 kilometrów dalej, na dalekich przedmieściach Bostonu, w bardzo podobny sposób zginęła kolejna starsza kobieta. Helen miała 65 lat i była rozwódką. Wcześniej pracowała jako pielęgniarka. Teraz cieszyła się zasłużoną emeryturą. Lekarz określił jej czas śmierci na 20. Została uduszona pończochą zawiązaną w kokardę. Na nią sprawca owinął biustonosz ofiary. Znaleziono ją leżącą nago z rozłożonymi nogami we własnym łóżku. Obrażenia zewnętrzne wyraźnie wskazywały na dokonanie bardzo brutalnego gwałtu. Całe jej mieszkanie zostało splądrowane. Zabójca bezskutecznie próbował również otworzyć metalowy sejf.
Nie było śladów włamania, więc policjanci założyli, że podobnie jak inne ofiary, kobieta sama wpuściła do środka swojego oprawcę. Ale była też jedna różnica. W toku śledztwa ustalono, że w przeciwieństwie do poprzednich napadów, tym razem sprawca zabrał coś z mieszkania. Zdaniem dzieci Helen zniknęły dwa wielkie pierścionki z brylantami, z którymi emerytka nigdy się nie rozstawała. Detektywi długo się bronili przed taką myślą, ale w końcu musieli przyznać, że w mieście grasuje seryjny zabójca starszych, samotnych kobiet. Informacje o tym natychmiast przedostały się do prasy. Dziennikarze nazywali tego tajemniczego sprawcę dusicielem z Bostonu. Wśród mieszkanek miasta wybuchła ogromna panika. Policja z jednej strony próbowała uspokoić opinię publiczną, ale z drugiej postanowiła za pośrednictwem mediów ostrzec kobiety przed niebezpiecznym mordercą. Komisarz McNamara z Wydziału Zabójstw zaapelował do kobiet, aby zamykały drzwi do swoich mieszkań. Zwrócił się również z prośbą, żeby pod żadnym pozorem nie wpuszczały do środka obcych mężczyzn. Zakomunikował, że znalezione ofiary same otworzyły drzwi przed dusicielem. Mówił również, że nawet gdy do drzwi zapuka umundurowany policjant, powinno się zażądać okazania przez niego stosownej odznaki i legitymacji. Sprawdziliśmy wszystkich mężczyzn, którzy zostali wcześniej skazani za przestępstwa seksualne. Przeglądaliśmy także akta agresywnych pacjentów szpitala psychiatrycznego. Zwracaliśmy naszą uwagę głównie na tych, u których lekarze stwierdzili silną nienawiść do własnych matek lub babć, ponieważ założyliśmy, że wybór takich ani innych ofiar może mieć z tym związek. Na prośbę szefa policji stanowej, agenci FBI zorganizowali specjalne szkolenie dla 50 detektywów biorących udział w śledztwie. Uczono ich wszystkiego na temat przestępstw seksualnych oraz sposobów działania takiego rodzaju sprawców. Nazywano go zabójcą wielokrotnym, ponieważ wtedy nie istniało jeszcze pojęcie seryjne. Śledztwo trwało w najlepsze, ale kolejne sprawdzane wskazówki, tropy i donosy od anonimowych mieszkańców okazywały się fałszywe. Wytypowano kilku potencjalnych podejrzanych, ale wszyscy mieli mocne alibi. Śledczy raz za razem obijali się od ściany. Tymczasem w mieście ginęły kolejne kobiety. Gdy 11 lipca we własnym mieszkaniu uduszona została 60-letnia Margaret, nie zaliczano jej do ofiar dusiciela z Bostonu. A to przez to, że kobieta została uduszona gołymi rękami, a nie częścią swojej własnej garderoby. Nie została również zgwałcona. Ale zabójstwo 75-letniej Idy, do którego doszło 19 sierpnia, spełniało już wszystkie kryteria pasujące do makabrycznej serii. Podobnie jak zbrodnia dokonana dzień później na 67-letniej emerytowanej pielęgniarce, Jane. Co najmniej 5 ofiar, a może i 6 w nieco ponad 2 miesiące. Nieuchwytny zabójca jakimś sposobem przekonywał nieufne zwykle kobiety do wpuszczenia go do ich mieszkania. Następnie brutalnie je gwałcił, a później dusił częściami damskiej garderoby. Na koniec miejsce zbrodni pozorował na włamanie rabunkowe. Ale nadal nie było wiadomo, jak sprawca zdobywał zaufanie swoich ofiar. Raczej było niemożliwe, że wszystkie dobrze go znały. Śledztwo wykluczyło, że kobiety miały wspólnych znajomych. Dużo bardziej prawdopodobne wydawało się, że mężczyzna ten dzwonił lub pukał do drzwi mieszkań samotnych starszych kobiet, przedstawiając się jako sprzedawca, listonosz, konserwator lub funkcjonariusz publiczny. Kimkolwiek był, potrafił pozostawać niewidzialny. Nikt z sąsiadów ofiar nie widział i nie słyszał niczego podejrzanego. Jesienią 62 roku śledztwo zwolniło. Podobnie jak dusiciel z Bostonu. Spokój trwał 3,5 miesiąca. Gdy zabójca powrócił, wywrócił całe śledztwo do góry nogami. Do tej pory atakował wyłącznie białe, starsze kobiety mieszkające samotnie. Miejsce zbrodni pozorował tak, aby wyglądała na dzieło złodzieja włamywacza. Jednak w grudniu 1962 roku całkowicie zmienił swoje modus operandi.
21-letnia studentka Sophie w niczym nie pasowała do opisu dotychczasowych ofiar dusiciela. Była młoda i nie mieszkała samotnie. Swoje mieszkanie dzieliła z dwoma innymi współlokatorkami. A co najważniejsze, była Afroamerykanką. To najbardziej zaskoczyło śledczych, ponieważ ówczesne raporty FBI jasno wskazywały, że wielokrotni zabójcy nie wybierali na swoje ofiary osób będących przedstawicielami innych ras. W pierwszej chwili policjanci myśleli, że to działanie zupełnie innego zabójcy, a może nawet jakiegoś naśladowcy. Jednak przeczyły temu oględziny miejsca zbrodni, ponieważ sposób jego działania praktycznie nie zmienił się w porównaniu z poprzednimi ofiarami. Dusiciel powtórzył niektóre szczegóły, o których policja nigdy nie informowała opinii publicznej. Kobieta została znaleziona przez swoje współlokatorki, które wieczorem wróciły do mieszkania po zajęciach na uczelni. Była naga, leżała na podłodze w salonie z szeroko rozstawionymi nogami. Została uduszona swoimi pończochami, które zostały zawiązane na jej szyi w kokardkę. Na jej ciele znaleźliśmy dowody gwałtu. Nikt poza śledczymi i sprawcą nie wiedział, że narzędziem zbrodni były części damskiej garderoby. Nie poinformowano również mediów o tym, że zabójca po uduszeniu zawiązuje końce pończoch w kokardki. Teoria o tym, że zabójstwa dokonał jakiś niezrównoważony naśladowca, upadła. To musiał być dusiciel z Bostonu. Poza zdecydowanym podobieństwem do poprzednich zabójstw, detektywi zauważyli także bardzo ważne różnice. Po raz pierwszy przy zwłokach znaleziono nasienie sprawcy. Sophie jako pierwsza z ofiar stoczyła ze swoim napastnikiem walkę. Jej obrażenia świadczyły o tym, że była ona długa i intensywna, choć niestety przegrana. Również i tym razem nie było śladów włamania. Upierały się, że 21-latka nigdy nie wpuściłaby do mieszkania obcej osoby. Stwierdziły nawet, że Sophie miała obsesję na punkcie bezpieczeństwa. Niedawno założyła na drzwiach drugi zamek. Nie miała Judasza, więc nawet gdy odwiedzali ją przyjaciele, często, zanim ich wpuściła, przez zamknięte drzwi zadawała pytania, na które odpowiedzi mogli znać tylko oni. Dodatkowo była zaręczona, więc nie umawiała się z innymi mężczyznami. Gdy do jej drzwi zapukał zabójca, studentka przerwała pisanie listu do swojego ukochanego. Jako że do tej pory sąsiedzi ofiar niczego nie widzieli i nie słyszeli, śledczy nie liczyli na zbyt wiele, gdy rozpoczęli przesłuchiwanie kolejnych mieszkańców tej kamienicy. Jednak gdy zapukali do mieszkającej piętro niżej Polki o nazwisku Lulka, okazało się, że kobieta ma im do powiedzenia coś bardzo ważnego. Coś, co okazać się mogło nieoczekiwanym przełomem. Napisała o tym Susan Kelly w swojej książce poświęconej zagadce dusiciela z Bostonu. Sąsiadka wspomniała, że tego dnia do jej drzwi zapukał nieznajomy mężczyzna. Nie przedstawił się, ale powiedział, że jest konserwatorem przysłanym przez zarządcę budynku i że jego przełożony przysłał go do niej w celu naprawienia sufitu w łazience oraz pomalowania ścian. Następnie zmierzył ją wzrokiem od stóp do głowy i pochwalił jej figurę. Zadał też pytanie, którego na pewno się nie spodziewała. Czy kiedykolwiek myślała o tym, aby zostać modelką? Pani Lulka za nie mówiła. Mocno zawstydzona, uciszyła mężczyznę, przykładając palec do ust. Tym samym palcem wskazała na wnętrze mieszkania, mówiąc, że w pokoju obok śpi jej mąż. Bardzo o nią zazdrosny, więc lepiej, żeby nie słyszał podobnych pytań. Na to stwierdzenie człowiek przedstawiający się jako konserwator wyraźnie się zdenerwował. Odparł, że najwyraźniej pomylił mieszkanie i odszedł w pośpiechu. Poszedł piętro wyżej. Przewieziona na komisariat pani Lulka opisała go jako mężczyznę wieku 25, może 30 lat. Średniego wzrostu, z brązowymi oczami i włosami koloru miodu. Jej zdaniem dość nieudolnie ufarbowanymi. Ubrany był w ciemną kurtkę i ciemnozielone spodnie. Zapytana przez śledczych o godzinę tej wizyty, była przekonana, że miało to miejsce dokładnie o 14:20. Wtedy sprawdzono raport koronera.
czarnoskóra studentka Sophie, została zamordowana nie wcześniej niż o godzinie 14:30 po południu, a więc 10 minut później. Przesłuchany zarządca budynku zeznał, że tego dnia nie wysłał do nikogo konserwatora, ponieważ jedyny człowiek zatrudniony wtedy na tym stanowisku miał wolne. Policjanci byli już pewni, że tym koneserem kobiecych figur był poszukiwany przez nich dusiciel i po raz pierwszy mogli stworzyć jego portret pamięciowy. Czy właśnie tak dostawał się do mieszkań? Czy podawał się za konserwatora budynku, aby zdobyć zaufanie kobiet? I dlaczego dokonał tak wielkiej zmiany w doborze swoich ofiar? A może zabójców było dwóch? Było coraz więcej pytań, ale nie mieliśmy na nie żadnych odpowiedzi. Nic do siebie nie pasowało. A ostatnie zabójstwo całkowicie zakłóciło nasze śledztwo. Tylko jednego byliśmy tak naprawdę pewni, że to jeszcze nie koniec. Wiedzieliśmy, że dusiciel zaatakuje ponownie. Nie mieliśmy tylko pojęcia kiedy i gdzie i kto stanie się nową ofiarą. Policjanci dowiedzieli się o tym 2 tygodnie później. W sąsiedztwie kamienicy, w której znaleziono pierwszą ofiarę, uduszona została 23-letnia Patricia. Zarówno miejsce zbrodni, jak i ułożenie oraz obrażenia ofiary były podobne do poprzednich. W marcu 1963 roku ten sam los spotkał jej rówieśniczkę, studentkę Beverly. Detektywi od razu wiedzieli, że to robota dusiciela. Zwłoki były nagie, z szeroko rozłożonymi nogami. Na szyi pończocha zawiązana w kokardę. Ale była jedna zasadnicza różnica. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta nie zmarła wskutek uduszenia. Przyczyną jej śmierci było ponad 20 ran kłutych szyi i klatki piersiowej. Zakrwawiony nóż znaleziono w zlewie. Bez odcisków palców, bez żadnych śladów sprawcy. Detektywi z Wydziału Zabójstw byli sfrustrowani, a opinia publiczna aż kipiała z powodu wściekłości. Nagłówki gazet prowokacyjnie pytały, jak długo jeszcze za nieudolność policji płacić będą swoim życiem niewinne kobiety. Zdesperowani policjanci próbowali wszystkiego. Zdecydowali się nawet na skorzystanie z pomocy jasnowidza. Ten wskazał im, że sprawca wciąż nienawidzi własnej matki, choć ona od dawna nie żyje. To dlatego mścił się na innych kobietach za krzywdy, jakie ona mu wyrządziła. Że jest samotny i bardzo długo obserwuje swoje ofiary, zanim zaatakuje. Gdy jasnowidz usłyszał, że jego opis jest zbyt podobny do analizy FBI, którą już wcześniej opublikowały gazety, następnego dnia przedstawił im znacznie bardziej szczegółowy opis. Co ciekawe, dotyczący wyglądu dusiciela. Ma kościste dłonie, białobladą skórę, zaczerwienione kostki palców i zapadnięte oczy. Włosy ciemne, zaczesane do tyłu. Ma zwyczaj ciągłego odgarniania loka, który nieustannie opada mu na czoło. Brakuje mu jednego zęba w prawym górnym rogu ust. Jest dość wysoki, ale chudy. Ma 2 siostry, z którymi nie utrzymuje żadnego kontaktu. Choć policjanci podchodzili do tej wizji bardzo ostrożnie, wkrótce odnaleźli człowieka, który wydawał się niemal bezbłędnie pasować do opisu jasnowidza. W zasadzie jedyna różnica polegała na tym, że 26-letni Arnold miał tylko jedną siostrę. Jego matka wciąż żyła, a zęba brakowało mu po lewej stronie. Człowiek ten był pacjentem szpitala psychiatrycznego, z którego często uciekał. Jego IQ nie przekraczało 70. Bardziej przypominał duże dziecko niż zabójcę. Ale gdy pokazano jego zdjęcie jasnowidzowi, ten od razu potwierdził, że to właśnie jego widział w swojej wizji. To było obiecujące, ale szybko pojawiły się znaki zapytania. Arnold przeszedł test na wykrywaczu kłamstwa, a w czasie ataków na kobiety przebywał na oddziale. Jeśli to nie on był dusicielem, to dlaczego opis jasnowidza tak bardzo pasował? Odpowiedź leżała w szpitalnej księdze gości. Jasnowidz często go odwiedzał na oddziale, ponieważ Arnold był jego dawnym kolegą. Wskazując na niego, chciał zyskać reputację skutecznego medium, a przy okazji zdobyć nagrodę pieniężną, którą władze miasta kilka dni wcześniej wyznaczyły za pomoc w schwytaniu zabójcy.
Liczył zapewne na to, że chory psychicznie młody człowiek przyzna się do wszystkich zbrodni. Za ten numer Jasnowidz wylądował za kratkami, za utrudnianie śledztwa. Tymczasem w niemal identyczny sposób ginęły kolejne kobiety. We wrześniu 1963 roku własną pończochą uduszona została 58-letnia rozwódka. W listopadzie 23-letnia kobieta. Obie zostały przed śmiercią brutalnie zgwałcone. Po tym drugim zabójstwie znów pojawiło się światło w policyjnym tunelu. Był świadek. Może nie samego zabójstwa, ale obecności dziwnie zachowującego się nieznanego mężczyzny. Sąsiad 23-letniej kobiety zeznał, że około godziny w pół do czwartej po południu usłyszał głośne kroki na korytarzu. Jego żona właśnie czytała w gazecie artykuł o dusicielu, więc wystraszyła się. Kazała mu wyjść i sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to ten potwór opisywany przez dziennikarzy. Gdy otworzył drzwi, człowiek ten właśnie pukał do mieszkania naprzeciwko. Miał nie więcej niż 27 lat i mocno wyżelowane włosy. Ubrany był w ciemnozielone spodnie, ciemną koszulę i kurtkę. Nagle odwrócił się i zapytał, czy tu mieszka Joanna, błędnie wymawiając imię 23-latki. Sąsiadowi nie wydało się to jednak podejrzane, więc odpowiedział, że dziewczyna, której szuka, mieszka piętro niżej. Mężczyzna odszedł, a chwilę później sąsiad usłyszał pukanie dochodzące z poniższego piętra. Wtedy drzwi się otworzyły i od razu zamknęły. Kobieta bez żadnego słowa wpuściła tego człowieka do środka. Gdy kwadrans później zadzwonił do niej jej brat, nie odebrała telefonu. Byliśmy przekonani, że była już wtedy martwa. Musieliśmy zapisać na naszej ściennej tablicy 11 nazwisko. Kolejnym etapem trudnego śledztwa było utworzenie specjalnej grupy zadaniowej. Oczywiście media skrytykowały ten fakt, że zdecydowano się na to zbyt późno, przez co stracono cenny czas. Tym bardziej, że w ten sam dzień życie straciła 12 już ofiara nieuchwytnego zabójcy. 19-letnia Mary. Tak czy inaczej, detektywi z grupy o nazwie Biuro Dusiciela natychmiast wzięli się do pracy. Jeszcze raz przeanalizowali wszystkie dowody, przestudiowali uważnie zeznania świadków, wnikliwie wertowali akta starych spraw, w których dochodziło do włamań i gwałtów. Wtedy natrafili na dziwną serię bostońskich przestępstw z końca lat 50. Pewien mężczyzna pukał do drzwi mieszkań samotnych młodych kobiet. Przedstawiał się jako pan Johnson, pracownik agencji dla modelek. Każdej ze swoich ofiar mówił to samo, że jej nazwisko dał mu ktoś, kto uważał, że właśnie ta kobieta byłaby idealną modelką do sesji w sukniach wieczorowych. Za sesję oferował zapłatę w wysokości ówczesnej pensji miesięcznej. Udało mu się przekonać bardzo wiele kobiet, które wyraźnie zainteresowane taką ofertą wpuszczały tego mężczyznę do środka. Po wejściu człowiek ten wyciągał swoją miarkę i za pozwoleniem kobiet dokładnie je mierzył. Interesowały go głównie okolice klatki piersiowej i miejsca poniżej talii. Często przepraszał za to, że niechcący dotykał w trakcie pomiarów kobiecych miejsc intymnych. Później znikał, obiecując, że wróci, gdy tylko agencja uzna jej wymiary za odpowiednie. Ale nigdy nie wracał. Część kobiet postanowiło wtedy osobiście skontaktować się z tą agencją. Wtedy okazywało się, że taka agencja nigdy nie istniała. Policja zaczęła otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o dziwnym mężczyźnie, który pod pretekstem poszukiwania modelek dokonywał pomiarów kobiet. Zakwalifikowano to jako przestępstwa o charakterze seksualnym. Rozpoczęło się śledztwo, w trakcie którego sprawca został nazwany człowiekiem miarką. 17 marca 1961 roku policja złapała na gorącym uczynku młodego mężczyznę próbującego włamać się do jednego z domów na przedmieściach Bostonu. Przyznał się on nie tylko do tego, że jest działającym od kilku lat włamywaczem, ale także do tego, że jest słynnym człowiekiem miarką. Mężczyzna ten nazywał się Albert De Salvo. 29-latek miał już na swoim koncie wiele wybryków za kradzieże i włamanie. Stanął przed sądem, gdzie tłumaczył się, że te pomiary były tylko jego zemstą na przedstawicielkach wyższej klasy społecznej.
On sam był biedny i nie miał nic. One pochodziły z bogatych rodzin, dlatego dawał im nauczkę. Jak sam zeznał, wykiwał je wszystkie i przechytrzył. De Salvo miał żonę oraz dwójkę dzieci i był jedynym żywicielem rodziny, więc sąd potraktował go dość łagodnie. Trafił do więzienia zaledwie na 1,5 roku. Wyszedł w kwietniu 1962 roku, niespełna 2 miesiące przed pierwszym zabójstwem dokonanym przez dusiciela z Bostonu. Detektywi z biura dusiciela zainteresowali się nim, ale nic nie wskazywało, że ten oszust i złodziej może być zabójcą. Celem De Salvo były wyłącznie młode kobiety. Kradł, ale nie gwałcił i nie zabijał. Tymczasem dusiciel z Bostonu postępował dokładnie na odwrót. Trop ten wydawał się więc kolejnym ślepym zaułkiem. Minęło 11 miesięcy od czasu, gdy ataki dusiciela ustały. Co prawda, po zabójstwie 19-letniej Mary odnotowano w Bostonie co najmniej kilkanaście zabójstw kobiet dokonanych podczas włamań do ich mieszkań, ale żadne z nich nie przypominało modus operandi dusiciela. Policjanci zaczęli nawet podejrzewać, że człowiek, który od ponad 2 lat spędzał im sen z powiek, po prostu zniknął. Może przeniósł się do innego stanu? Może trafił do więzienia za inne przestępstwa? A może zmarł? Gdy wydawało się już, że sprawa trafi na półkę z napisem nierozwiązane, nastąpił nieoczekiwany przełom. W listopadzie 1964 roku Albert De Salvo ponownie trafił za kratki. Tym razem człowiek miarka został oskarżony o znacznie poważniejsze przestępstwa niż dotykanie kobiet podczas dokonywania pomiarów ich ciała. Kilka dni wcześniej jedna z kobiet zgłosiła włamanie, napad i gwałt. Po południu 27 października zasnęła we własnym łóżku, tuż po tym jak jej mąż wyszedł do pracy. Gdy się przebudziła, ujrzała nad sobą obcego mężczyznę z nożem w ręku. Zanim zdążyła krzyknąć, De Salvo przystawił ostrze do jej gardła i ostrzegł, że jeśli zacznie hałasować, to ją zabije. Do ust kobiety wepchnął jej bieliznę. Następnie ją rozebrał, a jej ręce i nogi przywiązał do 4 rogów łóżka. Przez kilkanaście minut pieścił i całował jej ciało. Na koniec ją zgwałcił. Zanim uciekł, przeprosił ją za swoje zachowanie i poprosił, żeby przez 10 minut po jego wyjściu była cicho. W trakcie przesłuchania kobieta obejrzała kilkadziesiąt zdjęć przestępców skazanych za przestępstwa seksualne. Bez wahania wskazała na człowieka miarkę. De Salvo został aresztowany. Jego zdjęcie trafiło do ogólnokrajowej bazy danych gwałcicieli. Szybko przyszła odpowiedź z 4 innych stanów. Jego rysopis pasował do portretów pamięciowych sprawcy, którego od kilku lat bezskutecznie poszukiwała policja z Connecticut, Rhode Island, New Jersey oraz New Hampshire. Sprawca znany był w tych stanach jako Zielony Człowiek, ponieważ podczas swoich napadów ubrany był w zielony, roboczy kombinezon. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu De Salvo przyznał się do ponad 400 włamań i około 300 gwałtów. Za bycie zielonym człowiekiem został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Próbowaliśmy powiązać go ze zbrodniami popełnionymi przez dusiciela z Bostonu, ale nie mieliśmy żadnych dowodów. Ówczesna technika uniemożliwiała nam zbadanie śladów biologicznych znalezionych na zwłokach. Nie było analiz DNA, a badanie nasienia sprawcy nie pozwoliło nawet na ustalenie jego grupy krwi. Sprawa wciąż pozostawała więc niewyjaśniona. Trzy miesiące później do celi De Salvo trafił inny więzień. George Nassar został skazany za zabójstwo pracownika stacji benzynowej. Mężczyźni szybko się zaprzyjaźnili i znaleźli wspólny język. Na początku marca 1964 roku obrońca Nassara odebrał od swojego klienta telefon z więzienia. Kilka godzin później słuchawkę dzwoniącego telefonu podniosła w swoim domu żona Alberta De Salvo.
usłyszała w niej zdenerwowany głos obrońcy swojego męża. Adwokat Lee Bailey nie chciał jej powiedzieć, o co chodzi. Poradził jednak kobiecie, aby natychmiast wyjechała z miasta, a najlepiej ze stanu. Zaskoczona pani DeSalvo usłyszała od niego, że w ciągu najbliższych 24 godzin jej nazwisko znajdzie się na pierwszych stronach wszystkich gazet. A wtedy doświadczy ludzkiego gniewu, jakiego jeszcze nigdy nie doznała. I że gdy to już nastąpi, zarówno ona, jak i jej dzieci znajdą się w niebezpieczeństwie. Bez zbędnych pytań kobieta wyjechała do swojej siostry mieszkającej w Colorado. To właśnie od niej otrzymała wydanie jednej z lokalnych gazet. Wielki tytuł na pierwszej stronie informował, że jej mąż przyznał się do bycia dusicielem z Bostonu. Miał powiedzieć o tym koledze z celi, a ten przekazał tę informację swojemu obrońcy. Rozpoczęły się trwające wiele dni przesłuchania DeSalvo. W ich trakcie ze szczegółami opisywał każde popełnione przez siebie zabójstwo. Najpierw dzwonił do wybranych wcześniej ofiar. Przedstawiał się jako zarządca budynku. Pytał, czy wszystko w porządku i czy nie trzeba czasem czegoś w mieszkaniu naprawić. Gdy okazywało się, że coś przecieka lub coś się popsuło, zapewniał, że następnego dnia przyśle konserwatora w celu dokonania niezbędnej naprawy. Kobiety, spodziewając się zapowiedzianej wizyty złotej rączki, o którą zresztą same często prosiły, ufnie wpuszczały do środka mężczyznę podającego się za konserwatora przysłanego przez zarządcę kamienicy. Coraz więcej świadczyło o tym, że człowiek miarka i zielony człowiek był także dusicielem z Bostonu. Tym bardziej, że podczas przesłuchań Albert podawał wiele szczegółów, które mógł znać tylko sprawca. Pamiętał nawet charakterystyczne znamiona ofiar oraz dokładne rozmieszczenie mebli. Śledczy postanowili dla pewności zbadać go wykrywaczem kłamstw. Wtedy pojawił się nieoczekiwany problem. Okazało się, że podejrzany kłamie, twierdząc, że jest poszukiwanym dusicielem. Do więzienia sprowadzono świadka, pani Lulka, której figurę pochwalił nieznajomy mężczyzna o włosach w kolorze miodu, siedziała w pokoju odwiedzin z detektywami. Nagle do pomieszczenia wprowadzono Alberta. Kobieta spojrzała na niego i w ogóle nie zareagowała. Była zdziwiona, gdy w końcu zapytano ją, czy rozpoznaje tego mężczyznę. Nie znała go. Nigdy wcześniej go nie widziała. Z pewnością zapamiętałaby jego charakterystyczny duży nos i odstające uszy. Wychodząc z pokoju, minęła więziennego strażnika. Prowadził jednego z więźniów na spotkanie z pracownikiem socjalnym. Pani Lulka spojrzała w jego stronę i poczuła paraliżujący strach. Następnie powiedziała detektywom, że to właśnie on zapukał tamtego domu do jej drzwi, tylko że wtedy miał inny kolor włosów. Ale wszędzie poznałaby jego groźne spojrzenie. Śledczy poprosili o dane tego więźnia. Był nim George Nassar, kolega z celi DeSalvo. Nie uwierzyli jej. Byli przekonani, że pani Lulka się pomyliła. Nassar nie mógł być dusicielem, bo mieli już innego winnego. Przecież DeSalvo sam się przyznał. Dodatkowo znał szczegóły, o których mógł wiedzieć tylko zabójca. Jednak poza jego własnym przyznaniem, prokuratura nie dysponowała jakimikolwiek dowodami. Uznano, że rozpoczęcie procesu mogło nie tylko wykazać wszystkie błędy popełnione podczas śledztwa, ale także ujawnić wiele zaniedbań podczas zabezpieczania miejsc zbrodni. Bezskutecznie próbowano znaleźć mocne dowody jego winy. Prokurator stwierdził, że skoro i tak DeSalvo odsiaduje wyrok dożywocia, to nie ma sensu się spieszyć z rozpoczęciem nowej rozprawy. Opinia publiczna miała swojego dusiciela. Po jego zatrzymaniu podobne zbrodnie ustały. Wszyscy byli zadowoleni. Nawet DeSalvo, który nagle stał się celebrytą. Był dumny, że pisały o nim wszystkie gazety. Zawsze marzył o sławie i w końcu jego marzenie się spełniło. W roku 1973 jego zachowanie bardzo się zmieniło. Poprosił naczelnika więzienia o przeniesienie go na oddział szpitalny. Twierdził, że ktoś chce go zabić. Na pytanie dlaczego, odpowiedział, że wie o czymś, co mogłoby zawstydzić całą policję, że gdy prawda o tym wyjdzie na jaw, to i tak nikt w nią nie uwierzy.
25 listopada DeSalvo zadzwonił z więzienia do swojego obrońcy. Poprosił o pilne spotkanie następnego dnia. Miał mu coś bardzo ważnego do powiedzenia. Jakiś największy sekret, który wszystko zmieni. Zaintrygowany Lee Bailey pojawił się w więzieniu następnego ranka. Do pokoju odwiedzin nie wszedł jednak jego klient, a sam naczelnik, i oznajmił zaskoczonemu adwokatowi, że DeSalvo nie żyje, że kilka godzin wcześniej został zamordowany w swojej własnej celi. Oficjalnie jego śmierć była spowodowana handlem narkotykami wewnątrz więzienia, które Albert miał rozprowadzać za połowę ceny. Dlatego został zabity przez innego więźnia, który chciał się pozbyć konkurencji. Nie wiadomo, co chciał przekazać swojemu prawnikowi. Ten sekret zabrał ze sobą do grobu. Po jego śmierci pojawiły się głosy wątpiące w to, że był on dusicielem. Nawet niektórzy policjanci zaczęli skłaniać się do tego, że tak naprawdę dusicieli mogło być kilku. I niekoniecznie jednym z nich musiał być DeSalvo. W jego winę nie wierzyła również pisarka Susan Kelly, która jako pierwsza osoba cywilna otrzymała w roku 1981 zgodę na zapoznanie się ze stenogramami przesłuchania i przyznania się DeSalvo. W swojej książce autorka przedstawiła wszystkie wątpliwości. Wskazała, że tak naprawdę DeSalvo zbyt często się mylił w kluczowych kwestiach, że przesłuchujący go policjanci sami nakierowywali go na prawidłowe odpowiedzi. Na przykład zadając pytanie w stylu, czy udusiłeś się pończochą, którą wyciągnąłeś z szuflady w komodzie stojącej w sypialni? Lub czy dokonując gwałtu zauważyłeś, że kobieta miała tatie, a tatie znamie na lewym udzie? DeSalvo zwykle odpowiadał podobnie. Tak, panie oficerze. Tak właśnie było. Czy stąd wzięła się znajomość wszystkich szczegółów zbrodni, o których mógł wiedzieć tylko sprawca? Być może, ale Susan zaproponowała jeszcze jedno wyjaśnienie. Jej zdaniem prawdziwym dusicielem mógł być George Nassar. I to od niego o tych zbrodniach dowiedział się DeSalvo. Poza tym wspólnie mieli ułożyć pewien plan. Albert przyznałby się do bycia dusicielem, a Nassar otrzymałby dużą nagrodę za wskazanie zabójcy. Zachowałby dla siebie jedynie niewielką część pieniędzy, a resztę przekazał żonie i dzieciom Alberta. DeSalvo miał uznać, że i tak nie ma nic do stracenia, bo nigdy nie wyjdzie na wolność, a mógł w ten sposób pomóc finansowo i zabezpieczyć rodzinę. Gdy w roku 1973 okazało się, że ich plan się nie powiódł, bo Nassar żadnej nagrody nigdy nie otrzymał, DeSalvo zaczął opowiadać w więzieniu, że to nie on jest prawdziwym dusicielem. Kiedy prawdziwy zabójca dowiedział się, że Albert zamierza ujawnić ten sekret publicznie, postanowił za wszelką cenę go uciszyć. Mordercą DeSalvo miał być inny więzień, przyjaciel Nassara, który przekupił jednego ze strażników, aby ten, niechcący, zostawił na noc otwartą celę Alberta. Czy tak mogło być? Zdania od wielu lat na ten temat są podzielone. Niektórzy wciąż uważają DeSalvo za dusiciela z Bostonu. Inni wątpią w jego winę. Prawdą jest, że nigdy nie znaleziono żadnych fizycznych dowodów mogących potwierdzić jedną lub drugą teorię. Po latach sprawę definitywnie miał rozwiązać testy DNA. W roku 2000 ekshumowano ciało ostatniej ofiary dusiciela, 19-letniej Mary. Ekspertom udało się znaleźć na jej szczątkach niewielkie ślady nasienia sprawcy. Rok później ekshumowano ciało Alberta. Badania genetyczne wykazały, że nasienie z całą pewnością nie należało do DeSalvo. Zarówno rodzina Mary, jak i syn Alberta byli zgodni. Jeśli nie popełnił on ostatniego przestępstwa, nie mógł też popełnić wcześniejszych. Departament Policji w Bostonie nie chciał przyjąć do wiadomości takiego rozwiązania tej sprawy. 12 lat później badania powtórzono, tym razem z użyciem znacznie bardziej zaawansowanej technologii. Wyniki badań okazały się wtedy zupełnie inne. DNA DeSalvo było zgodne z DNA sprawcy znalezionym na szczątkach Mary. 19 lipca 2013 roku prokurator stanowy ogłosił, że dusicielem z Bostonu na pewno był Albert DeSalvo. I choć nie wszyscy w to dziś wierzą,
Jest to na razie oficjalne zakończenie tej sprawy. Przynajmniej do czasu następnych badań, bo syn Alberta wciąż walczy o to, aby jego ojciec został oczyszczony z zarzutu dokonania kilkunastu zabójstw. Bo jak przyznaje, może był on złodziejem i oszustem, ale na pewno nie był mordercą. Szminkowy sprawca. 43-letnia Josephine Ross miała w swoim życiu trzech mężów. Z dwoma pierwszymi się rozwiodła. Trzeci zmarł przed kilkoma miesiącami. Kobieta od tego czasu toczyła prawdziwą batalię z firmą ubezpieczeniową o wypłatę pieniędzy po jego śmierci. Był tylko jeden problem. Polisa okazała się nieważna, ponieważ jej były mąż sfałszował dokumentację medyczną i ukrył w papierach swoją śmiertelną chorobę. Wdowa miała wielki plan. Chciała otworzyć własną restaurację w Chicago, więc po odmowie wypłaty pieniędzy postanowiła znaleźć sobie nowe źródło utrzymania. I nie chodzi tu o pracę, bo ona nigdy nie pracowała i nie zamierzała tego faktu zmienić. Zamiast etatu zaczęła wypatrywać męża numer 4. Idealnym kandydatem wydawał się być Oscar, kierowca ciężarówki, który właśnie otworzył swój pierwszy biznes, zakładając firmę transportową. Dobrze zarabiał, więc małżeństwo z nim kobieta traktowała jako szansę, której nie można zmarnować. Gdyby ten plan się nie powiódł, miała w zanadrzu jeszcze dwóch innych kawalerów, nie mniej majętnych. Mieszkała z dwiema córkami. 21-letnią Mary z pierwszego małżeństwa oraz 17-letnią Jacqueline z drugiego. We wtorek 5 czerwca 1945 roku ich matka jak co dzień wstała wcześnie rano. Zawsze przygotowywała im śniadanie oraz kanapki do pracy, bo obie jej córki, w przeciwieństwie do matki, nie brzydziły się uczciwym zarobkiem na pełnym etacie. Gdy wyszły z domu około godziny 9, Josephine wróciła do łóżka. Uznała, że nie ma tego ranka nic ciekawszego do roboty. Planowała wstać koło południa, aby przygotować obiad dla młodszej z córek, która zawsze przychodziła do domu w porze lunchu. I tak też było tego dnia, ale gdy tylko 17-latka otworzyła drzwi do mieszkania, zdziwiła się, że nie wyczuła zapachu żadnej potrawy. Zamiast pełnego talerza zastała w domu ogromny bałagan. Przewrócone krzesła, powysuwane szuflady z komody, gazety porozrzucane po całej podłodze w salonie. Tylko jedna myśl przyszła jej wtedy do głowy. Ktoś się do nich włamał. Przerażona dziewczyna zaczęła szukać swojej matki. Nie było jej w salonie, ani w kuchni, w łazience też. Ale wanna wypełniona w 1/3 czerwoną wodą nie wróżyła nic dobrego. Na wodzie wciąż unosiła się należąca do jej matki bielizna. Ostatnim pomieszczeniem do sprawdzenia była sypialnia. Tam Jacqueline dokonała makabrycznego odkrycia. Matka leżała martwa na swoim łóżku. Półnaga, rozciągnięta w niedwuznacznej pozie, jej gardło zostało przecięte co najmniej kilka razy. Wokół głowy miała owiniętą czerwoną sukienkę. Wszystkie cztery ściany sypialni umazane były jej własną krwią, podobnie jak podłoga, zasłony i meble. Dziewczyna z krzykiem wybiegła na klatkę schodową. Zaalarmowani tym hałasem sąsiedzi natychmiast wezwali na miejsce policję. Ci, gdy przybyli na miejsce, nie znaleźli żadnych odcisków palców mogących należeć do sprawcy. Nie było śladów walki ani włamania. Okazało się również, że z mieszkania nic nie zginęło. Brakowało jedynie kilku drobnych monet, które kobieta trzymała w szklanym naczyniu na komodzie. Śledztwo rozpoczęło się od przesłuchania sąsiadów. Świadkowie opisali nieznanego im mężczyznę, którego widzieli tego ranka w budynku. Sprawiał wrażenie, jakby kogoś szukał. Miał około 35 lat, może 40. Czarne włosy i śniadą skórę. 180 cm wzrostu i nie więcej niż 85 kg wagi. Nowy narzeczony ofiary nie pasował do tego opisu, ale również został przez detektywów sprawdzony. Oscar miał jednak żelazne alibi. Tego ranka był poza Chicago. To nie on. Po 2 miesiącach śledztwo utknęło w martwym punkcie. Policja przyznała, że wciąż nie udało się ustalić ani tożsamości sprawcy, ani jego prawdziwego motywu.
Oczywiście szef chicagowskiej policji zapewnił, że śledztwo będzie kontynuowane, ale z powodu braków kadrowych. Detektywi zajmujący się zabójstwem 43-letniej wdowy musieli zostać przeniesieni do świeższych spraw. Pół roku później o śmierci Josephine pamiętały już tylko jej dwie zrozpaczone córki. Około 10 minut drogi spacerem od apartamentu pani Ross mieszkała 30-letnia Frances Brown. Drobna, brązowo-włosa kobieta właśnie odeszła z armii, gdzie pracowała jako telegrafistka. Przeniosła się do prywatnej firmy na posadę sekretarki. Wynajęty pokój numer 611 na szóstym piętrze kamienicy dzieliła ze swoją przyjaciółką. 10 grudnia 1945 roku wróciła do domu około 21.30. Czekał ją samotny wieczór, ponieważ jej współlokatorka wyjechała do narzeczonego. Gdy Frances wchodziła do budynku, portier poinformował ją, że godzinę wcześniej pytał o nią jakiś mężczyzna, którego nie znał. Miał nie więcej niż 40 lat. Ubrany był w ciemny płaszcz i jasny kapelusz. Gdy tylko usłyszał, że pani Brown nie ma, wyszedł bez słowa, nie zostawiając nawet swojego nazwiska. 30-latka nie wydawała się zaskoczona tym gościem. Portier odniósł nawet wrażenie, że się go spodziewała. Jednak tego wieczoru tajemniczy gość już się nie pojawił, a przynajmniej nie wszedł głównym wejściem. W swoim pokoju pani Brown zjadła kolację. Później zadzwoniła do matki, aby potwierdzić, że przyjdzie do niej na święta Bożego Narodzenia i zostanie do Nowego Roku. Po kąpieli położyła się spać. Następnego ranka około 9:00 pokojówka sprzątająca mieszkanie na szóstym piętrze usłyszała głośną muzykę dobiegającą z pokoju 611. Zdziwiła się, ponieważ o tej porze lokatorka powinna być w pracy. Przerywając wykonywanie swoich obowiązków, kobieta podeszła do drzwi i zobaczyła, że są lekko uchylone. Czyżby lokatorka zaspała, a potem w pośpiechu wybiegła z mieszkania, zapominając nie tylko zamknąć drzwi, ale i wyłączyć radio? Pokojówka postanowiła wejść do środka i to sprawdzić. Widok, jaki wtedy ujrzała, prześladował ją później do końca życia. Łóżko było skąpane we krwi, która przeciekając przez materac, utworzyła na podłodze ogromną kałużę. Ciemnoczerwone ślady prowadziły prosto do łazienki. 30-letnia lokatorka nie żyła. Jej ciało zwisało bezwładnie na boku wanny. Jej głowa owinięta była w spodnie od piżamy. W szyję kobiety wbity był nóż. Tak głęboko, że jego ostrze wystawało z karku. Przerażona pokojówka zbiegła do recepcji i stamtąd zadzwoniła na policję. Detektywi pojawili się około 20 minut później. Ich pierwsze wrażenia były zgodne. Miejsce zbrodni wyglądało bardzo podobnie do tego sprzed pół roku, gdy zamordowano Josephine Ross. Choć pokój został splądrowany, nic nie zginęło. Nawet złoty zegarek, który wciąż znajdował się na ręku ofiary. Policjanci pomyśleli nawet, że może to być dzieło tego samego sprawcy. A po chwili dokonali kilku odkryć, które zaczęły podważać taką teorię. W przeciwieństwie do 43-letniej wdowy, pani Brown została zabita strzałem w głowę z bliskiej odległości. Na framudze drzwi do łazienki znaleźli wielki czerwony odcisk palca. Choć jedynie fragmentaryczny i nieco rozmazany, był doskonale widoczny i prawdopodobnie należał do zabójcy. Ale na ścianie w salonie czekało na nich coś znacznie dziwniejszego i bardziej złowieszczego. Wyraźny napis wykonany czerwoną szminką ofiary był oczywistą wiadomością od mordercy. Na litość boską, złapcie mnie, zanim zabiję więcej. Nie mogę nad sobą zapanować. Detektywi zabezpieczyli odcisk palca i sfotografowali napis. Pomimo wyraźnych różnic pomiędzy dwoma zabójstwami, uznano, że są one sprawką tego samego mężczyzny. Podobieństwa pomiędzy tymi sprawami wydawały się zbyt wyraziste. W obu przypadkach zabójca umył ofiarę po tym, jak pozbawił ją życia.
Dodatkowo, dość nieudolnie, próbował pozaklejać ich rany za pomocą taśmy samoprzylepnej. Liczono na to, że znaleziony odcisk pomoże szybko wskazać i schwytać szaleńca, zanim dowie się o nim prasa. Dziennikarze byli jednak zbyt dobrze poinformowani, aby nie wykorzystać takiej rewelacji. Już wkrótce pierwsze strony wszystkich chicagowskich gazet wypełniły się wielkimi i złowieszczymi tytułami. Mieszkańcy miasta poznali nowe zagrożenie. Prasa nadała mu nazwę The Lipstick Killer, czyli szminkowy zabójca. Na całe społeczeństwo padł blady strach. Zwłaszcza na kobiety, które musiały zostać same w swoich domach lub mieszkaniach. Sprzedaż dodatkowych zamków do drzwi gwałtownie wzrosła, ale policja była całkowicie bezradna. Jednak strach, który tak gwałtownie zawładnął umysłami chicagowskich kobiet, jeszcze szybciej zniknął. Musiał ustąpić miejsca bożonarodzeniowej atmosferze, która wkrótce opanowała całe miasto. Podczas przygotowań świątecznych stołów nie było już czasu się bać. Tym bardziej, że były to pierwsze święta od zakończenia wojny. Śledczy cieszyli się, że medialna wrzawa ucichła. Dzięki temu mogli oni skupić się na próbach schwytania zabójcy. Jednak w dalszym ciągu nie mieli żadnych tropów. Żadnego punktu zaczepienia. Żadnych podejrzanych. Policjanci po cichu liczyli, że może ich drapieżnik już nie wróci, że szminkowy zabójca jakimś dziwnym trafem przepadnie wraz z odchodzącym powoli do historii starym rokiem, że może wszystko okaże się tylko złym snem. Ale ich ukryte nadzieje okazały się płonne, bo najgorsze miało dopiero nadejść. Państwo Jim i Helen Degnan w Chicago mieszkali od 9 lat. Było to pierwsze ich Boże Narodzenie w tym mieście. Razem z dwiema córkami zajmowali dół okazałego dwupiętrowego domu. Górę wynajmowali rodzinie swoich znajomych, państwu Flynn. Wieczorem 6 stycznia 1946 roku, wciąż jeszcze odczuwając świąteczną atmosferę, Helen odprowadziła do łóżka 6-letnią Suzy. W pokoju obok do snu układała się właśnie ich druga córka, 10-letnia Betty. Ferie już się kończyły i następnego dnia dziewczynka miała pójść do szkoły. Koło godziny 3:30 w nocy Helen obudziło coś, co wydawało się być dziecięcym płaczem. Wystraszona obudziła męża. Oboje nasłuchiwali w skupieniu przez kilka minut, ale podobne dźwięki już się nie powtórzyły. Kobieta uznała, że to musiało jej się przyśnić, więc ona i Jim znowu zasnęli. O 6:30 rano matka szykowała śniadanie, gdy ojciec poszedł obudzić swoje córki. Betty trochę się ociągała, ale w końcu podniosła się z łóżka. Kiedy stanął przed pokojem, Suzy zdziwił się, że drzwi były zamknięte. 6-latka bała się ciemności, więc drzwi do jej pokoju zawsze zostawały na noc uchylone. Wszedł do środka. Okno było otwarte, a lodowaty wiatr szarpał zasłonami. Spojrzał na łóżko. Było puste. Jim zaczął szukać dziewczynki po całym piętrze. Dołączyli do niego pozostali członkowie rodziny. Zaglądali do wszystkich pomieszczeń. Sprawdzili szafę, a nawet zewnętrzne schody przeciwpożarowe. Helen obudziła swoich sąsiadów z prośbą o pomoc w odnalezieniu córki. Początkowe zdenerwowanie szybko zmieniło się w panikę. Suzy zniknęła. W związku z ostatnią krytyką, jaka spadła na funkcjonariuszy po dwóch nierozwiązanych zabójstwach, detektywi natychmiast zabrali się do pracy. Pierwszą rzeczą, jaką znaleźli w pokoju zaginionej dziewczynki, był list. Leżał pod łóżkiem, prawdopodobnie zdmuchnięty z łóżka przez wiatr. Po jego przeczytaniu okazało się, że ten zapisany z rażącymi błędami kawałek brudnego papieru był w rzeczywistości żądaniem okupu. Przygotuj $20,000 i czekaj na znak. Nie mów do FBI ani policji. Banknoty po $5 i $10. Na odwrocie listu porywacz, również z błędem, zostawił ostrzeżenie.
spalto dla jej bezpieczeństwa. Na zewnątrz policjanci znaleźli przewróconą drewnianą drabinę. Ustalono, że dzień wcześniej została ona skradziona z pobliskiego przedszkola. Detektywi oparli ją o mur budynku. Sięgała idealnie do otwartego okna sześciolatki. Rozpoczęły się natychmiastowe poszukiwania porwanej dziewczynki. Przesłuchano wszystkich mieszkańców domu. Sąsiedzi z góry o godzinie 1 w nocy słyszeli szczekanie psa. Chwilę później na chodniku pod ich oknem rozmawiali dwaj mężczyźni. Odgłos wiejącego wiatru skutecznie przeszkadzał w zrozumieniu tego, o czym mówili. Pani Flynn potrafiła powtórzyć detektywom tylko jedno zdanie. W pewnej chwili jeden do drugiego powiedział, że to chyba najlepszy dom w całej okolicy. Później tajemniczy rozmówcy rozeszli się, a pani Flynn zasnęła. Pokojówka Degnenów zeznała, że 5 minut przed godziną 1, zajmująca pokój sąsiadujący z pokojem sześciolatki, usłyszała przez ścianę głos dziewczynki. Suzy niezbyt wyraźnie, jakby przez sen, powiedziała, że jest już śpiąca. Pokojówka była przekonana, że do dziewczynki przyszła jej matka, by sprawdzić, czy córka już śpi. Często tak robiła, więc nie wzbudziło to podejrzeń przesłuchiwanej. Ale pani Helen stanowczo zaprzeczyła, że wchodziła o tej godzinie do pokoju dziewczynki. Przyznała jednak, że 5 minut później wydawało jej się, że słyszy jej płacz. Nie było wątpliwości, że w tym czasie Suzy stanęła oko w oko ze swoim porywaczem. Dlaczego nie krzyczała, gdy ktoś obcy obudził ją, wchodząc do jej pokoju przez okno? A zamiast tego jedynie poinformowała go, że jest już śpiąca. Czyżby dobrze go znała i zaczęła płakać dopiero, gdy wynosił ją z pokoju? Po apelu do mieszkańców na policję zgłosiło się kilku potencjalnych świadków. Jedni twierdzili, że widzieli kobietę z dzieckiem na ręku, idącą ulicą w pobliżu domu. Inni zauważyli wysokiego mężczyznę z wielką torbą, odjeżdżającego ciemnym samochodem. Żadnej z tych tajemniczych osób nigdy nie zidentyfikowano. Jeszcze tego samego dnia zadzwonił do nas anonimowy informator. Nie chciał nam podać nazwiska, ale miał dla nas ważną wskazówkę. Zasugerował, żebyśmy sprawdzili kanał ściekowy kilka przecznic od domu, z którego porwano dziewczynkę. Natychmiast udaliśmy się we wskazane miejsce. Oświetlali latarkami wszystkie studzienki kanalizacyjne. W jednej z nich trafili na coś, co przypominało głowę lalki z włosami w kolorze blond. Ale to nie była głowa lalki. To była głowa porwanej Suzy. W sąsiednich studzienkach trafiono na resztę ciała, jej nogi i tors, owinięte szmatami i włożone do worków. Kilka tygodni później odnaleziono ramiona dziewczynki. Gdy informacje o tych makabrycznych znaleziskach przedostały się do gazet, szybko ustalono pierwszego podejrzanego. Miejscowy rzeźnik George Catraboni już wcześniej kilka razy był w rękach policji. Najpierw w roku 1939, kiedy przyznał się do bycia słynnym torsowym mordercą, czyli szalonym rzeźnikiem z Cleveland. Później otwarcie mówił, że popełnił 13 morderstw. Ostatni raz aresztowano go tydzień wcześniej, gdy sam zgłosił się na policję, aby poinformować, że to właśnie on jest szminkowym zabójcą. Żadne z jego wcześniejszych przyznań nie okazało się prawdziwe, więc kiedy wyznał, że porwał i rozczłonkował sześciolatkę, detektywi odesłali go do domu z poleceniem udania się do psychiatry. Wraz z nadejściem wiosny, nad szefem policji wciąż wisiały 3 nierozwiązane sprawy morderstw. Każde inne, ale równie makabryczne. Opinia publiczna domagała się głów. Jeśli nie zabójcy, to przynajmniej szefa policji czy prokuratora stanowego, Williama Huey. Ten ostatni, który planował wkrótce rozpoczęcie kariery politycznej, wiedział, że jeśli szybko nie znajdzie choćby jednego z tych zabójców, jego dni będą policzone. Prokurator stanowy był prawą ręką burmistrza Chicago. Niedługo miał objąć posadę w sądzie okręgowym. Jego ambicje były jednak dużo większe. Chciał zostać kongresmenem, może nawet gubernatorem stanu Illinois. Aby jego plany się powiodły, najpierw musiał zmienić złość opinii publicznej w uwielbienie dla jego osoby. Jak? Wsadzić za kratki zabójcę pani Ross.
szminkowego zabójcę lub porywacza małej Suzy, a najlepiej ich trzech. Latem 1946 roku poczuł, że uśmiechnęło się do niego szczęście. Policjanci patrolujący ulice Chicago w okolicy, gdzie doszło do tych trzech głośnych zabójstw, złapali na gorącym uczynku młodego włamywacza. 17-letni William Hirons próbował im uciec. Zapędzony w ślepy zaułek wyciągnął rewolwer i wymierzył w policjantów. Nawet jeśli zamierzał pociągnąć za spust, nie zdążył. Jeden z funkcjonariuszy zaszedł go od tyłu i wspiął się na schody przeciwpożarowe jednego z budynku i trafił go w głowę zrzuconą glinianą doniczką. Młody złodziej padł niczym rażony piorunem. Gdy nieprzytomny leżał później w więziennym szpitalu, pobrano mu odciski palców. Pasowały do odcisków pozostawionych w ponad 130 mieszkaniach przez nieuchwytnego od kilku lat włamywacza. Dodatkowo zauważono, że zdecydowana większość jego włamań miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie trzech miejsc zbrodni, którymi od jakiegoś czasu żyło całe Chicago. Zdaniem detektywów mógł to być obiecujący trop. Czyżby 17-latek włamał się także do mieszkania pani Ross, później do pokoju pani Brown? Czy spłoszony przez lokatorki spanikował z racji młodego wieku i postanowił pozbyć się świadków swoich przestępstw? A może także włamał się do domu Degnenów, a znajdując w pokoju 6-latkę, postanowił zarobić na jej porwaniu? Może coś później poszło nie tak, więc zabił małą Suzy? Taka teoria została przedstawiona prokuratorowi stanowemu. On uznał, że wszystko pasuje idealnie. Co więcej, było dla niego jasne, że skoro 17-latek podczas pościgu próbował zastrzelić policjantów, musiał być kimś znacznie więcej niż tylko zwykłym rabusiem. Takich łapano każdego dnia i zwykle nie stawiali oni oporu. Desperację prokuratora mogła oznaczać tylko jedno. Był poszukiwanym przez nich włamywaczem, zabójcą. Prokurator stanowy był przekonany, że istniało ogromne prawdopodobieństwo co do tego, że ten chłopak odpowiadał za wszystkie trzy zbrodnie, o których pisały gazety. Teraz należało tylko znaleźć potwierdzające to dowody. A najlepiej, jakby się także do tego przyznał. Postanowił wywrzeć presję na policję, aby ta jak najszybciej doprowadziła te sprawy do końca. I to wszelkimi dostępnymi środkami. Szef policji wziął sobie do serca zalecenia prokuratury. Polecił detektywom z Wydziału Zabójstw zmusić podejrzanego do wyjawienia prawdy, a zdaniem śledczych prawda mogła być tylko jedna. Ale próbując znaleźć odpowiednie dowody, okazało się, że bardzo trudno jest je powiązać z aresztowanym. Odcisk palca pozostawiony na framudze drzwi drugiej ofiary nie pasował do Billa. Podobnie jak jego charakter pisma nie pasował do napisu na ścianie, w którym zabójca prosił, aby go schwytać. List z żądaniem okupu także napisała inna osoba. Co więcej, Bill był studentem Uniwersytetu w Chicago, więc nie mógłby popełnić tak rażących błędów. Świadkowie opisywali zgodnie, że podejrzany mężczyzna, którego widzieli, miał 35-40 lat. Podejrzany miał 17. Przecież świadkowie nie mogliby się aż tak pomylić. Sekcja zwłok wykazała, że zarówno pierwszą, jak i drugą ofiarę zabiła osoba leworęczna. Tymczasem Bill był praworęczny. Portier, który rozmawiał z mężczyzną szukającym pani Brown, nie rozpoznał na pokazanym mu zdjęciu mordercy. Nie wskazał na Billa. Ku rozpaczy śledczych nic nie chciało pasować do hipotezy, że schwytany przez nich włamywacz był szminkowym zabójcą lub porywaczem mordercą. Jeśli nie było dowodów, to może wystarczyłoby jedynie przyznanie się do winy. Przecież wiele już spraw rozwiązywano właśnie w taki sposób. Ale co zrobić z podejrzanym, który wciąż uparcie powtarzał, że nie miał z tymi zbrodniami nic wspólnego? Owszem, Bill przyznał się do licznych włamań. Mało tego, był z nich dumny, bo w międzyczasie dorobił się nawet opinii człowieka małpy, czyli najzwinniejszego włamywacza w całym Chicago.
potrafił się błyskawicznie dostać z ulicy do każdego okna, nawet na trzecim czy czwartym piętrze. Bez strachu przeskakiwał z dachu na dach. Z niezwykłym sprytem przechodził po cienkich deskach, które wykorzystywał do pokonywania nawet wysokich murów. Ale nie był mordercą. Tak przynajmniej twierdził podczas przesłuchań, czym wzbudzał nieukrywany, coraz większy gniew u śledczych. Wtedy uznano, że jeśli Bill nie chce powiedzieć prawdy po dobroci, na pewno zmieni zdanie, gdy się go trochę przyciśnie. A słowo trochę dla chicagowskich policjantów nabrało zupełnie innego znaczenia. Bill wciąż przebywał w więziennym szpitalu, gdzie leczono jego uraz głowy po kontakcie z ciężką doniczką. O tym, jak zaczęły wyglądać jego przesłuchania, najlepiej w książce poświęconej tej sprawie napisała Dolores Kennedy. Jedna zmiana policjantów wychodziła z jego sali. W tym czasie na ich miejscu pojawiali się inni. Wciąż pytali: czy nie jest ci przykro? Powiedz nam, jak je zabiłeś. Bóg wie, że to ty, a ty wiesz, w jaki sposób to zrobiłeś. Przyznaj się i uratuj swoje życie. My wiemy, że jesteś winny. Zabiłeś je wszystkie, sukinsynu. Gra się skończyła. Jesteś winny. A teraz powiedz nam w końcu, jak je zabiłeś. Przyznaj się. Ale Bill się nie przyznawał. Pytania policjantów stawały się więc coraz bardziej agresywne. Podobnie jak ich czyny. Jednocześnie zupełnie nie przejmowano się prawami podejrzanego. Bill został pozbawiony dostępu do swojego obrońcy. Nie mógł się także zobaczyć ze swoimi rodzicami. Obiecano mu, że otrzyma na to zgodę, gdy tylko się przyzna. Jednak pozbawiony snu, jedzenia i picia nastolatek wciąż sprawiał wrażenie kogoś, kto nie rozumiał, o co się go oskarżało. Z pomocą śledczym ruszyli dwaj psychiatrzy. Zapewniali, że mają świetny środek, który odświeży pamięć coraz bardziej przerażonego włamywacza. Zaoferowali użycie podczas przesłuchania substancji zwanej fachowo pentatolem sodu. Jego potoczna nazwa, serum prawdy, nie pozostawiała złudzeń, do czego był on przeznaczony. Po podaniu mu tej pomocy, Bill początkowo zaczął pleść głupoty. Nie bardzo wiedział, gdzie jest i z kim rozmawia. Jednak rozumiał pytania zadawane mu przez detektywów. Po 3 godzinach w końcu zaspokoił oczekiwania przesłuchujących. Plączącym się językiem oznajmił, że wie, kto jest zabójcą. To George. Wtedy posypały się pytania. Kim jest George? Skąd go zna? Gdzie on jest? Bill miał odpowiedzieć na wszystkie te pytania. George był postacią, która mieszkała w jego głowie, że czasami przejmował nad nim kontrolę, a kiedy to robił, stawał się śmiertelnie niebezpieczny. I to właśnie on zabił panią Ross, panią Brown i małą Suzy. Dla psychiatrów stało się jasne, że ten tajemniczy George był po prostu alter ego. Ten chłopak cierpiał na rozdwojenie jaźni. Blisko 10 lat później pisarka Lucy Freeman zwróciła w swojej książce uwagę na to, że przesłuchanie z użyciem pentatolu sodu było niezgodne z prawem. Nie powiadomiono o tym ani prokuratora stanowego, ani rodziców Billa, a podpisy tych osób były konieczne do przeprowadzenia takiego przesłuchania. Autorka twierdziła również, że zastosowanie serum prawdy było tak naprawdę bezcelowe i nie działało w taki sposób, jak zapewniali detektywów psychiatrzy. Freeman powoływała się przy tym na wypowiedź jednego z członków amerykańskich lekarzy z dziedziny psychiatrii z lat 50. Pentatol sodu nie zmusza ludzi do mówienia szczerej prawdy. Środek ten jedynie pomaga w uzyskaniu odpowiedzi na odpowiednio zasugerowane pytania. Działa trochę jak narkotyk, który wyzwala uwolnienie z umysłu myśli, które wcześniej ktoś zręcznie zaaplikował. Aby lepiej zrozumieć, co miał na myśli, lekarz posłużył się bardzo obrazowym przykładem. Załóżmy, że przez kilka dni ktoś powtarza ci nieustannie, że jesteś mrówkojadem. Czy jesteś mrówkojadem? Jak wielkim jesteś mrówkojadem? Czy nie jesteś mrówkojadem? Dlaczego nie chcesz przyznać, że jesteś mrówkojadem? I przypuśćmy, że nagle dostajesz serum prawdy.
Bardzo prawdopodobne jest wtedy to, że na pierwsze pytanie o to, kim jesteś, odpowiesz: jestem mrówkojadem. Kilkanaście lat później wiedza o tym była już bardzo powszechna. Jednak w roku 1946 jeszcze nie do końca rozumiano działanie ludzkiego umysłu, zwłaszcza tego podatnego na sugestie. I choć Bill nawet pod wpływem serum prawdy nie przyznał się do bezpośredniego popełnienia zbrodni, jego przesłuchanie uznano za mocno obciążające. 17-latek jeszcze nie zdawał sobie wtedy sprawy, że właśnie przypieczętował swój los. Prokurator stanowy był w niebo wzięty. W końcu chicagowska policja odniosła sukces. I to jeden z największych w ostatnich latach. Następnego dnia wszystkie gazety napisały, że Bill Hirons był szminkowym zabójcą. Wtedy też nastąpił prawdziwy wysyp dowodów przeciwko niemu. Nagle świadkowie zaczęli rozpoznawać Billa. To właśnie on kręcił się w pobliżu budynków, w których doszło do zabójstw. Jego alter ego, czyli George, przejmował nad nim kontrolę. Automatycznie Bill stawał się wtedy leworęki. Miały to potwierdzić wyniki medycznych eksperymentów, choć wyników przeprowadzonych wtedy badań nigdy nie przekazano opinii publicznej. Okazało się również, że odcisk palca znaleziony na framudze drzwi łazienki pani Brown, który wcześniej nie pasował do Billa, nagle stał się jego odciskiem palca. Obrońcy Hirinsa zwrócili wtedy uwagę, że przy identyfikacji zupełnie zlekceważono wytyczne FBI związane z prawidłowym dopasowywaniem odcisków do sprawców. Instrukcje Federalnego Biura Śledczego z roku 1946 mówiły wyraźnie: aby przypisać odcisk palca do określonej osoby, należy wykazać zbieżność linii papilarnych w co najmniej 12 punktach kontrolnych. Tymczasem w tym przypadku takich punktów odnaleziono zaledwie 7, a więc stanowczo za mało, aby stwierdzić, że ten konkretny odcisk palca należał do podejrzanego. Ale to nie wszystko. Znaleziony odcisk był zaledwie fragmentaryczny. Dlatego wyznaczono policyjnego eksperta, aby na podstawie zachowanego odcisku dorysował brakujące linie papilarne. Jak wykazała pisarka Lucy Freeman w swojej książce, 5 na 7 zbieżnych punktów kontrolnych pochodziło właśnie z tej dorysowanej części. To jednak nie przeszkadzało prokuraturze w sporządzeniu aktu oskarżenia, podobnie jak wyniki przeprowadzonego 3-krotnie testu na wykrywaczu kłamstw. Specjalista wykonujący te badania określił ich wyniki jako niejednoznaczne, które w postępowaniu sądowym należy określić jako korzystne dla badanego. Prokurator miał jednak zupełnie inne zdanie na temat wszystkich dowodów. Jego przekonały. Na horyzoncie coraz wyraźniejsza stawała się jego przyszłość jako kongresmena. Gdy zaczęło dochodzić do niego coraz więcej głosów, że przeprowadzone śledztwo nie do końca było prawidłowe, a wina podejrzanego nie była taka jednoznaczna, prokurator stanowy postanowił nie ryzykować. Zbliżający się proces mógł wywrócić całą sprawę do góry nogami i wywlec na światło dzienne to, że policja nie do końca prawidłowo nakłoniła oskarżonego do przyznania się. Zaproponował więc Billowi rozwiązanie idealne. Jeśli podejrzany przyzna się dobrowolnie przed sędzią do popełnienia 3 zabójstw, prokuratura odstąpi od procesu, w którym niewątpliwie zostałby skazany na krzesło elektryczne. W zamian otrzyma dożywotnie więzienie. Może nie ujrzy już wolności, ale przynajmniej będzie żył. A Bill nie chciał umierać. Dlatego się zgodził. Jego oficjalne przyznanie się do winy wyznaczono za 7 dni. Tymczasem już następnego dnia we wszystkich chicagowskich dziennikach pojawiły się artykuły cytujące jego przyszłe przyznanie się. Zawierały makabryczne szczegóły popełnionych zbrodni oraz zmyślony wywiad ze szminkowym zabójcą, czyli Billem, który wziął na siebie całą winę. O tym, co powiedział prasie, dowiedział się z więziennego radia. Aby pomóc Williamowi w przypomnieniu sobie wszystkich okoliczności dokonanych przez niego zabójstw,
Do jego celi dostarczono egzemplarze gazet zawierających jego przyznanie się do winy, które miał złożyć dopiero za kilka dni. Dodajmy, wyjaśnienia, które zostały zmyślone przez jednego z dziennikarzy. Wydawca zataił ten fakt, bo liczyło się tylko sprzedaż dziennika. Autor zataił to, że cały artykuł był całkowicie wyssany z palca, bo otrzymał za jego napisanie pokaźną premię. A policja milczała, bo dzięki temu istniała duża szansa, że oskarżony nie pomyli przed sędzią żadnych szczegółów, dzięki czemu jego przyznanie się będzie wiarygodne. Dziś brzmi to może absurdalnie, ale takie były wtedy czasy. Bardzo ciężkie czasy dla ludzi oskarżonych o cokolwiek, winnych czy nie. Nie istniały jeszcze prawa Mirandy. Nie było prawa do zachowania milczenia ani do adwokata z urzędu. Przyznanie się do winy było często ważniejsze niż same dowody lub ich brak. Jak później Bill powiedział autorce Lucy Freeman, gra toczyła się o jego życie. Od policjantów usłyszał, że gdy się nie przyzna, będzie go czekał proces i wtedy na pewno zostanie skazany na karę śmierci. Nie chciał umierać na krześle elektrycznym. Miał jeszcze całe życie przed sobą. Wierzyłem w zapewnienia moich obrońców, że stosunkowo szybko uzyskam zwolnienie warunkowe i będę mógł wrócić do domu. Dlatego zgodziłem się na wszystkie warunki prokuratora stanowego. 7 sierpnia 1946 roku wziąłem na siebie całą winę. Przyznałem się do popełnienia wszystkich 3 zabójstw oraz zaakceptowałem 3 wyroki dożywotniego pozbawienia wolności. Mój proces został odwołany. Jednak wbrew temu, co obiecali mu obrońcy, przez następne lata jego kolejne wnioski o zwolnienie warunkowe były stanowczo odrzucane. Wtedy William odwołał swoje przyznanie się do winy. Twierdził, że został wrobiony przez policję. Nikt go już wtedy nie słuchał. Uznano, że miejsce potwora jest w więzieniu. Badająca jego sprawy w roku 1954 Lucy Freeman, dzięki swoim kontaktom, których nigdy nikomu nie zdradziła, dotarła do policyjnych akt. W swojej książce stwierdziła później, że znalazła prawdziwego mordercę. Według policyjnych raportów, tuż po odnalezieniu rozczłonkowanych zwłok małej Suzy, detektywi wytypowali głównego podejrzanego. Był nim 42-letni Richard Thomas z Arizony. Włóczęga od roku przebywający w Chicago. Jego wygląd pasował do rysopisu, podobnie jak wiek. Był leworęczny, a jego charakter pisma bardzo przypominał ten z listu z żądaniem okupu. Wcześniej był karany za włamania oraz porwanie dziecka. Został nawet zatrzymany i podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do porwania i zabicia 6-letniej Suzy. I wtedy stała się rzecz dziwna. Gdy tylko aresztowano Billa, Richard Thomas został natychmiast zwolniony z aresztu, a jego nazwisko skreślone z listy podejrzanych. Dlaczego? Nikt tego nie wiedział. Gdy kilka lat później autorka próbowała tym razem oficjalnie uzyskać dostęp do chicagowskich akt Thomasa, okazało się, że cała dokumentacja zaginęła. Podobnie jak transkrypcja przesłuchania. Richard Thomas zmarł w 1974 roku w więzieniu w Arizonie. Czy komuś zależało, aby prawdziwy winny został wypuszczony, a za jego zbrodnie odpowiedziała zupełnie przypadkowa osoba? Takiego zdania była Lucy Freeman, ale jak zawsze podkreślała, ona sama nigdy nie poznała odpowiedzi na to pytanie. Bill był wzorowym więźniem. Choć do końca życia starał się o zwolnienie, nigdy go nie uzyskał. Nawet po tym, jak wiele organizacji pozarządowych skierowało kilka petycji do Federalnego Biura Więziennictwa. W swojej celi spędził 66 lat. Tym samym stał się najdłużej osadzonym więźniem w historii stanu Illinois. Zmarł w 2012 roku w wieku 83 lat na powikłania po cukrzycy. Już wtedy prawie w ogóle nie widział i poruszał się na wózku inwalidzkim. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat amerykańscy pisarze z gatunku true crime opisywali jego sprawę i żaden z nich nie wierzył w jego winę. Ich zdaniem był on tylko kozłem ofiarnym. Aby policja mogła odnieść szybki sukces i uciszyć falę krytyki, jaka na nich się wówczas wylała.
Jednak w to, że faktycznie był on seryjnym zabójcą, niezmiennie wierzą przedstawiciele amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Bez cienia wątpliwości wskazują, że sprawa szminkowego zabójcy oraz uprowadzenia i śmierci małej Suzy już dawno została rozwiązana, a winny zbrodniarz poniósł zasłużoną karę. Ale czy na pewno? Kolekcjoner oczu. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku policjanci z miasta Dallas w Teksasie mieli pełne ręce roboty. Wzrost gospodarczy spowodował nagły przypływ imigrantów, głównie z Meksyku. Jako aglomeracja, Dallas znalazło się wówczas w pierwszej dziesiątce amerykańskich miast z największą liczbą ludności, choć w samym Teksasie zajmowało dopiero trzecią pozycję. Rozwój miał swoją gorzką cenę. Poprawianie się wskaźników ekonomicznych sprawiło, że miasto stało się jednym z najniebezpieczniejszych miejsc do zamieszkania w Ameryce. Kradzieże i rozboje były na porządku dziennym. Kwitł handel nielegalnymi substancjami. Prostytucja osiągnęła niespotykane wcześniej w Teksasie rozmiary. A co najgorsze, raporty FBI wskazywały, że pod względem liczby dokonywanych zabójstw Dallas wyprzedziło takie miasta jak Los Angeles, Nowy Jork, Chicago i Cleveland, które niemal od zawsze przodowały w tych ponurych statystykach. A z każdym kolejnym kwartałem sytuacja tylko się pogarszała. W roku 90 policja w Dallas odnotowała ponad 700 zabójstw, które policja określała jako dokonane z premedytacją. Oznaczało to, że każdego dnia na swojego zabójcę trafiały co najmniej dwie osoby. Tak źle w Teksasie nie było jeszcze nigdy wcześniej. Aby uzmysłowić sobie skalę tej statystyki, dla porównania warto wspomnieć, że od 15 lat liczba zabójstw nie przekracza w tym mieście 200 rocznie. Nic więc dziwnego, że pod koniec 90 roku policjanci patrolujący najniebezpieczniejsze zakamarki Dallas każdego dnia wyjeżdżali na ulicę nie z myślą, czy na swojej zmianie natrafią na porzucone zwłoki, ale kiedy je w końcu znajdą. Niektórzy z nich nazywali nawet swoje miasto teksańskim Gotham, nawiązując w ten sposób do metropolii z komiksów o Batmanie. O ile jednak policjanci byli przyzwyczajeni do widoku martwych ciał, to zwykli mieszkańcy już znacznie mniej. A to głównie oni dokonywali tych przerażających odkryć. Dorośli, bardziej lub mniej, jeszcze sobie jakoś z tym radzili. Ale czasami na porzucone zwłoki natrafiały także bawiące się gdzieś w zakamarkach dzieci. I to właśnie one w czwartek 13 grudnia 90 roku w dzielnicy Oak Cliff znalazły półnagie ciało kobiety. Były naprawdę przerażone. Początkowo myślały, że na ulicy leżał jakiś poplamiony farbą manekin wyrzucony z jakiegoś osiedlowego sklepiku z używaną odzieżą. Chcąc się nim pobawić, podeszły bliżej i zaczęły go ciągnąć za nogi. Wtedy okazało się, że nie był to manekin, ale ciemnowłosa biała kobieta leżąca na plecach. Jej twarz pokrywała nie czerwona farba, ale zaschnięta krew. O tym makabrycznym znalezisku powiadomiły rodziców, a ci policję. Zwłoki zostały zabrane i przewiezione do biura koronera. Już podczas pierwszych oględzin na miejscu znaleziono puste opakowanie po prezerwatywie w kolorze czerwonym. Zauważono także, że ofiara miała z tyłu głowy dziurę po kuli. To, że doszło do zabójstwa, nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Na detektywie, który zajmował się sprawą, Johnie Westphalenie, nie zrobiło to żadnego wrażenia. Podobnie jak to, że kobietę szybko zidentyfikowano jako 33-letnią prostytutkę, Mary Lou Pratt. Pierwszą rzeczą, o jakiej pomyślał wtedy detektyw, było to, że będzie to kolejne tego typu śledztwo. Prostytutki, jak mało kto, narażone były przecież na podobne ryzyko. Zabójcą okaże się jej Alfons albo ewentualnie jakiś klient bardzo niezadowolony z jakości usług lub zbyt wygórowanej ceny. W swojej policyjnej karierze przerabiał to już dziesiątki razy, może nawet setki, sam już nie liczył. Nie było świadków zabójstwa, nie było żadnych śladów czy odcisków palców. Brakowało narzędzia zbrodni.
Sprawcą mógł być praktycznie każdy. Nic nowego. Ostatecznie, gdyby nie udało się znaleźć zabójcy, przypadek trafi do szuflady z napisem niewyjaśnione. Kolejna martwa kobieta, którą miasto będzie musiało pochować na koszt podatnika. Kobieta, o którą nikt nie zapyta i nikt nigdy nie odwiedzi jej grobu. Podobne myśli towarzyszyły wykonującej sekcję zwłok Elizabeth Peacock. Tym bardziej, że badanie ciała od samego początku nie odbiegało od rutynowych wniosków. Ślady na rękach martwej 33-latki świadczyły o jej silnym uzależnieniu od narkotyków. Została postrzelona z bliskiej odległości rewolwerem kalibru 44. Rozległe siniaki na jej twarzy i klatce piersiowej wskazywały na to, że ofiara przed śmiercią została dotkliwie pobita. Żadna z tych rzeczy nie była nowością, a cała autopsja nie różniła się od kilkusetek poprzednich sekcji zwłok, które ta lekarka medycyny sądowej przeprowadziła w swojej karierze. Kolejny standard. Przyczyna śmierci – postrzał w głowę. Sprawa jakich wiele. Po zakończonej pracy dr Peacock wzięła się więc za sporządzenie raportu z sekcji. Wypełniając odpowiedni formularz, zaznaczyła znakiem X odpowiednie pola poświęcone dokładnemu opisowi wyglądu ofiary. Wzrost, waga, płeć, rasa, kolor włosów. Dochodząc do rubryki podpisanej jako kolor oczu, lekarka zatrzymała się i uśmiechnęła sama do siebie. Zapomniała tego sprawdzić. Wróciła więc do stołu sekcyjnego. Pochyliła się nad głową ofiary. Podniosła do góry powiekę jej lewego oka i oniemiała. Pomyślała, że to dziwne. Podniosła więc drugą, prawą. To samo. Lekarka pokręciła głową z niedowierzaniem i ponownie podniosła lewą powiekę. Nie, nie przewidziało jej się. Spoglądając na rubrykę, wiedziała już, że nie będzie mogła zaznaczyć odpowiedniego koloru oczu, bo Mary nie miała oczu. Zniknęły. Ktoś je wyciął. Ofiara nie miała obu gałek ocznych, ani żadnej tkanki dookoła. Nic. Jej oczy nie zostały jednak wydłubane w przypływie nagłej agresji. Sprawca wyciął je ostrożnie, prawdopodobnie za pomocą specjalistycznego, chirurgicznego ostrza. Ktokolwiek to zrobił, musiał posiadać fachową wiedzę w tym temacie. Przecież takich rzeczy nie uczą nawet w szkołach medycznych. Choć może to brzmieć nieco makabrycznie, policjanci uznali, że ofiara miała duże szczęście w nieszczęściu, ponieważ jej oczy zostały wycięte już po śmierci. Założono więc, że dokonał tego sprawca zabójstwa. Ale kim on był? Lekarzem? Okulistą? Chirurgiem? Musiał przecież posiadać nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale i odpowiednie umiejętności. Badanie wykazało, że wysunął ostrze i ciął nim dookoła oczu, nie naruszając przy tym skóry. Precyzyjnie przeciął wszystkie 6 głównych mięśni, trzymając gałkę oczną w oczodole oraz nerw wzrokowy, przy czym ani górna, ani dolna powieka nie zostały w ogóle naruszone. O wynikach badań powiadomiono detektywa Westphalena. Był zaskoczony tym, co usłyszał. A jako najbardziej doświadczonego policjanta z Wydziału Zabójstw Policji w Dallas, naprawdę trudno było czymkolwiek zaskoczyć. Nigdy nie słyszał o podobnym przypadku, a przeżył już wiele. Dlatego postanowił za wszelką cenę rozwiązać tę zagadkę i dowiedzieć się, kto mógł być zdolny do takiego barbarzyństwa. Biorąc pod uwagę tak makabryczny charakter zbrodni, detektyw uznał, że ktokolwiek to zrobił, zanim doszedł do swojej perfekcji, musiał mieć za sobą długą praktykę. Skontaktował się więc z FBI i poprosił, aby ich jednostka zajmująca się tymi najbardziej dziwacznymi zabójstwami sprawdziła w swojej bazie danych, czy w przeszłości nie doszło już do podobnych okaleczeń. FBI oznajmiło, że w ich wykazie nie było niczego, co wiązałoby się z tak precyzyjnym wycięciem gałek ocznych. Do swojej odpowiedzi FBI dołączyła raport profilera, który wskazywał, że nie było to zwykłe zabójstwo. Ekspert od zachowań przestępczych zasugerował, że sprawca zabił dla przyjemności, a oczy zabrał ze sobą jako pamiątki.
prawdopodobnie po to, aby w przyszłości raz jeszcze przeżyć emocje związane z dokonaniem tego aktu przemocy. Rytualny i przemyślany charakter zbrodni może wskazywać na działanie seryjnego zabójcy. Jeśli nie zostanie on schwytany, wkrótce zabije ponownie. Śledczy z Dallas umieściła ten raport w aktach sprawy. Wskazówki FBI potraktowali poważnie, ale mieli tylko jedną taką ofiarę, więc natychmiast pojawiło się ważne pytanie. Czy inne ofiary nie zostały jeszcze odkryte? A może Mary była pierwsza i to właśnie od niej seryjny zabójca dopiero rozpoczynał swój szlak zbrodni? Aby nie wzbudzać paniki wśród mieszkańców Dallas, na wszelki wypadek policja postanowiła zataić przed mediami fakt wycięcia przez sprawcę oczu. Kilka dni po odnalezieniu ciała, John Matthews i Regina Smith, para policjantów z patrolu, pilnowali porządku na bulwarze Jeffersona. Była to ulubiona ulica miejscowych pań do towarzystwa. W pewnym momencie radiowóz zatrzymała dobrze im znana prostytutka, 26-letnia Weronika Rodriguez. Kobieta twierdziła, że w noc, kiedy zginęła Mary, była naocznym świadkiem jej zabójstwa. Opowiedziała policjantom historię o tym, jak pewien mężczyzna w średnim wieku zabrał je obie, aby uprawiały z nim seks w trójkącie. Zawiózł je w ustronne miejsce, a następnie skorzystał z ich usługi. Gdy było już po wszystkim, człowiek ten odszedł na bok z Mary, aby porozmawiać. Po chwili zaczęli się kłócić. Wtedy on wyjął pistolet i strzelił jej w głowę. Weronika przerażona zaczęła uciekać. Na szczęście w okolicy mieszkał jej znajomy, więc wbiegła do jego domu i tym sposobem uratowała życie. Kobieta opisała policjantom wygląd sprawcy z najmniejszymi szczegółami. Podejrzany był wyraźnie po 50. Był biały i mówił z mocnym teksańskim akcentem, więc na pewno był stąd. Miał mocno siwiejące włosy, które opisała jako mieszanka soli z pieprzem. Na twarzy nosił lekki wąsik i o połowę krótszy zarost na brodzie. Jeździł starym brązowym pick-upem. W normalnych okolicznościach takie zeznanie mogłoby się okazać przełomowe i pchnąć śledztwo do przodu. Ale Weronika znana była policjantom jako notoryczna kłamczucha. Ciągle opowiadała wszystkim nieprawdopodobne historie na swój temat. Nawet o tym, że została porwana przez kosmitów. A co więcej, z powodu swojego silnego uzależnienia od narkotyków i spowodowanych nimi halucynacjami, miała w swoim środowisku opinię dziewczyny z usmażonym mózgiem. Policjanci postanowili mimo wszystko powiadomić o tym zgłoszeniu w Wydział Zabójstw. Dwa dni później ten sam patrol znów zobaczył na ulicy Weronikę. Siedziała z jakimś facetem w jego samochodzie. Funkcjonariusz Matthews spostrzegł, że zarówno auto, jak i sam wygląd mężczyzny niemal idealnie pasowały do opisu sprawcy, jaki wcześniej otrzymał od 26-letniej prostytutki, rzekomo kontaktującej się z UFO. Czyżby kobieta tym razem mówiła prawdę, a teraz ponownie trafiła na zabójcę Mary? Postanowił to sprawdzić. Jednak gdy tylko wyciągnął ją z samochodu, a kierowcę poprosił o dokumenty, Weronika zaczęła krzyczeć, żeby nie dokonywał aresztowania, ponieważ ten człowiek jest jej przyjacielem. I to właśnie on uratował ją przed mordercą. Mężczyzna z pick-upa pokazał swoje prawo jazdy. Nazywał się Exton Schindler i mieszkał w pobliżu miejsca znalezienia ciała. Policjant spisał z dokumentu jego adres. 10:35 Eldorado Avenue. Był czysty, nie licząc kilku niezapłaconych mandatów. Twierdził, że choć od dawna znał Weronikę, nigdy przed nikim jej nie ratował i nigdy nie korzystał z jej usług, a jedynie od czasu do czasu pomagał tym biednym dziewczynom, przywożąc obiady lub podwożąc do motelu. Nie wierząc w to, że może on być poszukiwanym zabójcą, policjant przekazał jego nazwisko śledczym z Wydziału Zabójstw. Choć nikt nie zdawał sobie wtedy z tego sprawy, był to bardzo ważny trop. Jednak kartka z tą informacją nigdy nie dotarła do detektywa prowadzącego śledztwo.
Po 2 miesiącach sprawa utknęła w martwym punkcie. Z czasem policjanci przestali wierzyć, że śmierć uzależnionej od narkotyków kobiety była dziełem seryjnego zabójcy. I tak było aż do 10 lutego następnego roku. Tego dnia odnaleziono półnagie ciało innej kobiety lekkich obyczajów. 27-letnia Susan Peterson także była narkomanką i podobnie jak wcześniej Mary, została postrzelona w głowę z bliskiej odległości. Dodatkowo miała przestrzelony brzuch i klatkę piersiową. Jednak w przeciwieństwie do niej, jej zwłoki zostały podrzucone nie w centrum, ale w południowej części Dallas. Przy jej ciele zabójca pozostawił puste opakowanie czerwonych prezerwatyw. Było jeszcze jedno podobieństwo do poprzedniej ofiary. Susan także nie miała obu oczu, które sprawca precyzyjnie wyciął chirurgicznym skalpelem. Okazało się, że raport FBI się nie mylił. W mieście grasował nietypowy seryjny zabójca i najwyraźniej powrócił. Tym razem nie udało się jednak ukryć przed prasą makabrycznych szczegółów tej zbrodni. Wkrótce gazety zaczęły się rozpisywać o tajemniczym mordercy, który po dokonaniu zabójstw zabiera ze sobą oczy na pamiątkę. Dziennikarze nazwali go rzeźnikiem z Dallas. Otrzymał też drugi, znacznie bardziej obrazowy pseudonim – gałkooczny zabójca. Detektywi byli wściekli na cały ten medialny szum. Zaczęli pracować pod coraz większą presją, a doskonale wiedzieli, że jeśli szybko go nie znajdą, on powróci i znowu zabije. 5 tygodni później okazało się, że śledczy mieli rację. 18 marca odnaleziono ciało kolejnej prostytutki narkomanki. Czarnoskóra Shirley Williams miała 41 lat i uchodziła za prawdziwą weterankę w swoim fachu. A do tego, z powodu swojej wcześniejszej służby w piechocie morskiej, za prawdziwą twardzielkę. Z klientami spotykała się wyłącznie na swoich własnych zasadach. I gdy tylko coś jej nie pasowało, od razu się wycofywała. Mało tego, gdy tylko dochodziło do jakiegoś konfliktu z klientem, to ona biła natarczywych mężczyzn, a nie odwrotnie, jak to miało miejsce u jej koleżanek z ulicy. Shirley została postrzelona w twarz, a jej nagie zwłoki sprawca podrzucił niemal pod samą szkołę podstawową w Oak Cliff. I ponownie przy zwłokach leżała pusta paczka czerwonych prezerwatyw. Gdy na miejsce zbrodni przyjechał detektyw, pierwsze pytanie, jakie zadał, brzmiało: czy ona ma oczy? Odpowiedź wcale go nie zaskoczyła. Nie miała. Świadkowie widzieli ją, jak poprzedniego wieczoru zażywała narkotyki na chodniku. Później z budki telefonicznej zadzwoniła do swojej córki, informując ją, że wróci na noc do domu. W tym czasie mocno padało, więc miała na sobie żółty płaszcz przeciwdeszczowy. Około godziny 23:00 wsiadła do brązowego pick-upa i odjechała. Od tego czasu nikt jej więcej nie widział. Wkrótce znalazł się kolejny świadek. Prostytutka o imieniu Brenda zeznała, że tej samej nocy została zaatakowana przez jednego ze swoich klientów. Opisała tego mężczyznę jako 50-latka z niewielkim wąsem w brązowym pick-upie, z włosami w kolorze soli i pieprzu. Dodatkowo znała miejsce, do którego zamordowana Shirley zwykle zabierała swoich klientów. Było to opuszczone pole na obrzeżach miasta. Zabrała tam detektywów. Na miejscu śledczy odnaleźli żółty płaszcz przeciwdeszczowy należący do trzeciej ofiary. Funkcjonariusze Matthews i Smith wciąż nie mogli zapomnieć o sprawie rzeźnika z Dallas. Choć ich służba polegała jedynie na patrolowaniu ulic miasta, zwykle bardzo pomagali prostytutkom w ich codziennych problemach. Nic więc dziwnego, że byli przejęci tym, że ktoś z zimną krwią mordował kobiety, które dobrze znali. Dlatego postanowili na własną rękę, niejako po godzinach, dowiedzieć się, kim jest ten zwyrodnialec. Wciąż pamiętali o słowach Weroniki. Na początku w ogóle jej nie wierzyli, ale teraz policjanci zaczęli zastanawiać się, czy choć część jej niewiarygodnych zeznań mogła zawierać w sobie jakieś ziarno prawdy. Pamiętali adres mężczyzny, z którym ją widzieli.
Choć jego opis pasował do podejrzanego, dziewczyna twierdziła, że to właśnie on ją uratował przed zabójcą. Postanowili sprawdzić miejsce jego zamieszkania. Dom o numerze 1035 na Alei Eldorado nie należał jednak do Schindlera. On go tylko wynajmował. Rzeczywistym właścicielem, podobnie jak kilku innych domów w Dallas, był niejaki Fred Albright. Wszystkie te nieruchomości mieściły się blisko miejsc, w których odnaleziono zwłoki kobiet. Był tylko jeden problem. Okazało się, że Fred nie żył. I to od dobrych kilku lat. O swoich odkryciach funkcjonariusze z patrolu postanowili poinformować śledczych z Wydziału Zabójstw. Ale tym razem zrobili to osobiście. Po wysłuchaniu ich relacji detektyw Westphalen czuł, że może to być ważny trop. Był przekonany, że gdzieś już słyszał nazwisko Albright. Nagle sobie przypomniał. Kilka tygodni wcześniej odebrał telefon od pewnej kobiety, która nie chciała się przedstawić. Twierdziła, że była przyjaciółką pierwszej z zabitych prostytutek i to właśnie dzięki niej poznała żona tego mężczyznę, z którym kilka razy się umówiła. Był miłym gościem, inteligentnym i oczytanym, a mimo to po pewnym czasie zerwała z nim znajomość. Powodem była jej nagła obawa o własne bezpieczeństwo. Odkryła na strychu w jego domu pokaźną kolekcję noży i skalpeli. Znalazła coś jeszcze. Dużą kolekcję różnych magazynów. Wszystkie modelki na ich okładkach miały powycinane oczy. Nagle dotarło do niej, że jego ciągłe gadanie o kobiecych oczach było jakąś niezdrową obsesją, która przypominała jej o tym, co tajemniczy zabójca zrobił jej przyjaciółce. Zanim się rozłączyła, podała detektywowi jego nazwisko. Mężczyzna ten nazywał się Charles Albright. Śledczy postanowili sprawdzić tego człowieka. Okazało się, że był on synem Freda, o którym wspomnieli funkcjonariusze z patrolu. Z jakiegoś powodu właścicielem wszystkich jego domów nadal pozostawał jego zmarły ojciec. Po wpisaniu do policyjnej bazy danych adresu z prawa jazdy Aleja Eldorado 1035 na ekranie monitora wyskoczyło znane już policjantom imię i nazwisko. Charles Albright. Schindler zeznał wtedy, że podał adres wynajętego domu, ponieważ chciał chronić swoją prywatność. Wtedy śledczy skreślili go z listy podejrzanych. Mieli innego, ale najpierw postanowili dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Kolejne wskazówki dostarczyła im historia jego życia. Charles Frederick Albright urodził się w roku 1933 w Teksasie. Był adoptowanym dziecka Freda i Belle. Dość majętnych ludzi, którzy starali się zapewnić swojemu synowi najlepsze wychowanie. O ile jego ojciec był raczej cichym człowiekiem i ograniczał się w zasadzie do zapewnienia rodzinie środków finansowych, matka Charlesa należała do kobiet apodyktycznych. Była też nadopiekuńcza. Czasami zachowywała się też dość dziwacznie. Tak jak wtedy, gdy kazała synowi ubierać dziewczęce sukienki. Lub wtedy, gdy przed swoim domem w centrum miasta, na oczach zdziwionych sąsiadów, doiła kozę. Uważała, że krowie mleko jest niezdrowe, a jej syn powinien pić wyłącznie kozie. Każda minuta dnia chłopca była przez nią z góry zaplanowana i wypełniona kolejnymi zajęciami edukacyjnymi. Codziennie przed szkołą chłopiec musiał przez pół godziny ćwiczyć grę na fortepianie. Po lekcjach uczęszczał na wiele dodatkowych zajęć. Gdy jego rówieśnicy bawili się lub grali w piłkę, on uczył się kolejnego języka obcego lub czytał poezję. Jednym z kursów, na które zapisała go matka, była taksydermia, czyli sztuka polegająca na wypychaniu martwych zwierząt. Charles przejawiał ogromny talent w tej dziedzinie. Ojciec nauczył go polować na małe zwierzęta, więc wkrótce cały salon ich domu zaczęły wypełniać wypchane ptaki, borsuki, tchórze, a nawet nietoperze. Odwiedzający ich dom goście byli zachwyceni tymi wspaniałymi okazami, ale Charles nie. I tak naprawdę wstydził się swoich dzieł. Z prostego powodu. Te wypchane okazy zamiast oczu miały zwykłe krawieckie guziki.
Jego matka była osobą bardzo oszczędną. Uważała, że sztuczne szklane oczy, które można było kupić w sklepie hobbystycznym, były stanowczo za drogie. Dlatego zmuszała syna, aby zamiast nich używał guzików. Policjanci zaczęli zastanawiać się, czy to aby przypadkiem z tego nie wzięła się obsesja zabójcy na punkcie oczu, jako zakazanego owocu, czegoś, co zawsze chciał mieć, ale nie mógł. Czy dlatego postanowił zabierać swoim ofiarom oczy? Aby w końcu miał coś, czego zawsze mu brakowało? Dalsza historia tego mężczyzny była nie mniej niepokojąca. Od najmłodszych lat wchodził on w konflikty z prawem. Gdy miał 13 lat, został aresztowany za napad rabunkowy. Wtedy jeszcze mu się upiekło, ale 3 lata później za napad z bronią w ręku trafił na rok do więzienia. Po wyjściu na wolność rozpoczął naukę w stanowej szkole medycznej. Chciał zostać chirurgiem, ale po kolejnej kradzieży został wyrzucony ze szkoły. Dzięki swojej matce miał wiele umiejętności. Grał na kilku instrumentach. Znał kilka języków, pisał poezję i fotografował. Uprawiał kilka dyscyplin, a mimo to wciąż nie mógł znaleźć dla siebie odpowiedniego zajęcia. W latach 70. znalazł swoją pracę marzeń. Został nauczycielem w liceum. Jednocześnie trenował szkolną drużynę softballu. Po 2 latach wyszło na jaw, że osobiście sfałszował wszystkie swoje certyfikaty, które pozwalały mu na podjęcie pracy jako pedagog. Szkoła w obawie przed skandalem uciszyła sprawę, a Charles został natychmiast wyrzucony. W tym okresie rozwiodła się z nim żona, którą poślubił 9 lat wcześniej. Po rozstaniu z nią postanowił zostać przykładnym obywatelem. Czytał Biblię w kościele. Brał udział w zbiórkach na cele charytatywne. Zaprzyjaźnił się ze swoimi sąsiadami, dla których szybko stał się wzorem do naśladowania. Inni mężczyźni widzieli w nim prawdziwego przyjaciela, kompana do grilla, wspólnych polowań i grania w softball. A od swoich żon często słyszeli jedno zdanie. Dlaczego ty nie możesz być taki jak stary, dobry Charlie? Wszystko zmieniło się w roku 81, kiedy 48-letni mężczyzna został oskarżony o włamanie do domu swoich najbliższych sąsiadów i molestowanie ich 14-letniej córki. Choć on sam twierdził, że jest niewinny i że doszło do pomyłki, to przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. Dlaczego? Tłumaczył, że chciał w ten sposób uniknąć lokalnego skandalu, jaki niewątpliwie wywołałby proces. Rodzice dziewczynki poszli na ugodę z prokuratorem, więc mu się upiekło. Proces się nie odbył, a on otrzymał jedynie wyrok w zawieszeniu za, jak to określał, akt oskarżenia, świadomy i odbiegający od normy stosunek seksualny z osobą poniżej 16 roku życia. Później już większych kłopotów z prawem nie miał. Odziedziczył po rodzicach sporą sumę pieniędzy. Poznał kobietę, która z nim zamieszkała. Ona widziała w nim swój ideał. On jednak coraz częściej zdradzał ją z przygodnymi prostytutkami. Ukrywał to, więc ich wspólne życie nadal upływało spokojnie i romantycznie. Detektyw był przekonany, że Charles jest tym, kogo szukał. Jako utalentowany wypychacz zwierząt, posiadał umiejętność operowania chirurgicznymi narzędziami. Nauka w szkole medycznej, choć niezbyt długa, na pewno pozwoliła mu przyswoić wystarczającą wiedzę na temat ludzkiej anatomii. Dodatkowo ta dziwna obsesja na punkcie oczu. Najpierw tych sztucznych, zwierzęcych, później kobiecych, prawdziwych. Śledczy nie mieli jednak dowodu, poza niezbyt wiarygodnymi zeznaniami prostytutki. To z pewnością nie wystarczyłoby do aresztowania. Ale gdyby jakiś świadek rozpoznał go na zdjęciu, może udałoby się zdobyć odpowiedni nakaz. Detektyw postanowił spróbować. Przejrzał policyjne kartoteki i wybrał fotografię 6 mężczyzn łudząco do siebie podobnych. Wśród nich był Albright. Taki zestaw najpierw pokazał Brendzie. Kobieta natychmiast wybrała tylko jedno zdjęcie – Charlesa. Później przyszła kolej na Weronikę. Detektyw sprowadził ją na komisariat i położył przed nią komplet fotografii ułożonych jedna na drugiej.
26-latka spojrzała na pierwsze i przecząco pokręciła głową. Detektyw zabrał zdjęcie z kubki. Druga fotografia też nie. Jednak przy trzeciej kobieta doznała ataku paniki. Jej całe ciało zaczęło drżeć, a z ust wydobył się przeraźliwy krzyk. Chwilę później uspokoiła się, wzięła do ręki fotografię i na jej odwrocie napisała swoje imię i nazwisko. To ten. Detektyw spojrzał na wskazanego przez nią mężczyznę. Był nim Charles Albright. 22 marca 1991 roku policyjny zespół taktyczny o godzinie 2:30 w nocy przybył pod mocno zniszczony i zaniedbany dom o numerze 1035 przy Alei Eldorado. Na jego podjeździe stał brązowy pick-up, dokładnie taki, jaki wcześniej wskazywali świadkowie. Na umówiony sygnał drzwi zostały wyważone. Chwilę później Charles został wyciągnięty z własnego łóżka i aresztowany. Kiedy wyprowadzano go z domu w kajdankach, nie powiedział ani słowa. Przez długi czas po swoim aresztowaniu podejrzany w ogóle się nie odzywał. Gdy w końcu zaczął, upierał się, że zaszła jakaś straszna pomyłka, bo on nie jest tym, którego szukają. Twierdził, że nie zna nazwisk zamordowanych kobiet, bo nigdy nie korzystał z usług prostytutek. Śledczy, nie mając żadnych dowodów jego winy, postanowili bardzo szczegółowo przeszukać jego dom. I nie znaleźli niczego, co mogłoby powiązać podejrzanego z zabójstwami. Przeszukali więc całą posiadłość drugi raz, potem trzeci, dalej nic. O pomoc poproszono FBI. Agenci federalni przybyli z własnym specjalistycznym sprzętem. Zaawansowane technicznie urządzenie mogło nawet prześwietlać ściany. Nic. Po szóstym przeszukaniu zrezygnowano z dalszych rewizji. Znaleziono co prawda wiele interesujących przedmiotów, takich jak duża kolekcja noży i skalpeli, kilkadziesiąt książek true crime o seryjnych zabójcach, kilka sztuk nienaruszonych opakowań prezerwatyw w kolorze czerwonym. Dokładnie tych samych, jakie wcześniej odkryto na miejscach zbrodni. W jednej z komód znajdowało się kilkanaście pistoletów i karabinów, na które Charles miał pozwolenie jako myśliwy, ale nie znaleziono dowodów jego winy. Nie było narzędzia zbrodni, nie było śladów krwi, nie było rzeczy należących do ofiar. To były jedynie poszlaki, pozwalające przypuszczać, że aresztowaliśmy rzeźnika z Dallas. Nie mieliśmy jednak mocnych dowodów, które pozwoliłyby go skazać. Wtedy postanowiliśmy jeszcze raz przyjrzeć się wszystkim włosom, jakie znaleźliśmy zarówno na ciałach ofiary, jak i w domu podejrzanego. I wtedy okazało się, że tych włosów było całkiem sporo. W odkurzaczu wciąż było 8 włosów z głowy trzeciej ofiary. Na jej żółtym płaszczu przeciwdeszczowym, znalezionym w miejscu, gdzie została zabita, znajdowało się 6 włosów z jej głowy oraz 3 włosy łonowe należące do Charlesa. Ale to nie wszystko. Jego włosy łonowe pasowały również do tych zdjętych z szyi kobiety. Włosy z jego głowy leżały także na jej twarzy i plecach. 3 włosy z głowy drugiej ofiary znaleziono na kocu w samochodzie podejrzanego. Podobnie jak 4 włosy ofiary numer 1. W badanych próbkach nie stwierdzono przy tym obecności włosów żadnych innych osób trzecich. Dodatkowo trafiono na coś dziwnego, co dowodziło, że podejrzany był na miejscu zabójstwa ostatniej zamordowanej kobiety. Zarówno na jej porzuconym żółtym płaszczu, jak i w jego odkurzaczu trafiono na sierść wiewiórki. Detektywi stwierdzili, że był tylko jeden sposób, aby to wytłumaczyć. Napisał o tym w swojej książce zatytułowanej The Eyeball Killer John Matthews, czyli policjant z ulicznego patrolu w Dallas, który aktywnie brał udział w znalezieniu sprawcy. Na myśl przychodziło tylko jedno wytłumaczenie. Ofiara zabrała podejrzanego w odludne miejsce, tam uprawiali seks. Ona zrzuciła swój płaszcz na ziemię, on zrobił to samo ze swoją kurtką. Gdy ich odzież znalazła się razem, a oni zajęci byli sobą, w tym samym czasie jakaś wiewiórka biegała po ich ubraniach i zostawiła na nich swoją sierść.
Już po dokonaniu zabójstwa rzeźnik z Dallas wziął swoją kurtkę, a płaszcz zostawił, nieświadomy, że właśnie zabrał ze sobą kilka pojedynczych włosów z ogona wiewiórki. Później rzucił tę kurtkę bezwładnie na podłogę w domu. Może w salonie, może w sypialni, to nieistotne. Po jakimś czasie podczas sprzątania wciągnął sierść do worka w odkurzaczu, skąd ostatecznie wyjęli ją policyjni technicy. Tym oto sposobem jedno z tych małych zwierzątek, które tak bardzo lubił zabijać i wypychać, mogło teraz zaważyć na jego przyszłości. Na to przynajmniej liczył prokurator. Proces tego mężczyzny rozpoczął się 13 grudnia 91 roku, a więc dokładnie rok po zabójstwie pierwszej ofiary. Początkowo wydawało się, że wszystko szło po myśli jego obrońców. Jeden z głównych świadków oskarżenia, prostytutka Weronika, niespodziewanie zmieniła swoje zeznania. Twierdziła, że to nie on zastrzelił Mary, a jej wcześniejsze oświadczenie zostało wymuszone przez policjantów, podobnie jak wskazane przez nią fotografie oskarżonego. Jednak analizy znalezionych włosów zostały przygotowane przez biegłych tak szczegółowo, że ich wyniki przekonały ławę przysięgłych. Już po 5 dniach od rozpoczęcia procesu ogłosili swój werdykt. Byliśmy bardzo zdenerwowani, czekając na ten werdykt. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że nie mieliśmy niepodważalnych dowodów. Ale na nasze szczęście członkowie ławy przysięgłych uznali, że zebrane przez nas poszlaki były wystarczająco mocne, aby jednomyślnie zdecydować o winie oskarżonego. 58-letni wtedy Charles został uznany winnym dokonania zabójstwa Shirley Williams. Zarówno dowody, jak i poszlaki nie pozwoliły na przypisanie mu udziału w morderstwach w 2 wcześniejszych ofiar. Skazano go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas odczytywania wyroku skazany uśmiechał się. Swojemu obrońcy zapowiedział, że na pewno wyjdzie na wolność po pierwszej apelacji. Nie wyszedł. Ani po pierwszej, ani po następnych. W więzieniu wykorzystał swoje zdolności do wzbudzenia sympatii u innych. Lubili go zarówno współwięźniowie, jak i więzienni strażnicy. Swoją karę odbywał w dość łagodnych warunkach. Czytał książki historyczne. Napisał nawet swoją własną o żonach generałów z czasów wojny secesyjnej. Co jakiś czas otrzymywał nawet pozwolenie na udzielenie wywiadu dziennikarzom. Jeden z nich, Skip Hollandsworth z magazynu Texas Monthly, usłyszał od Charlesa, że jest on całkowicie niewinnym gościem, którego podstępnie wrobiono. I że gdyby faktycznie był on rzeźnikiem z Dallas, to policja nigdy by go nie schwytała, bo wszystko, co w życiu robił, robił dobrze. Jeśli by zabijał, no to byłby nieuchwytny, niczym Kuba rozpruwacz. Historia Charlesa zakończyła się 22 sierpnia 2020 roku, niespełna 2 tygodnie po jego 87 urodzinach. Został wtedy znaleziony martwy w swojej celi, z murów której wciąż patrzyły na niego kobiece oczy. Setki oczu w najróżniejszych kolorach, które przez ostatnie 3 dekady namiętnie wycinał z najróżniejszych magazynów i przyklejał na ścianach. Odcinek powstał na podstawie książek Susan Kelly oraz F. Lee Bailey'a, adwokata Alberta DeSalvo. Wykorzystano również informacje zawarte w książce Paula Hoblina oraz artykuł opublikowany w magazynie The Atlantic Monthly. Informacje na temat badań DNA pochodzą z serwisów BBC oraz CBS News. Odcinek powstał na podstawie książki autorstwa Lucy Freeman zatytułowanej Before I Kill More z roku 1955. Wykorzystano również książki oraz opracowania takich autorów jak Dolores Kennedy, Christopher Barry Dee, Dirk Gibson, Dwayne Walker, Jack Rosewood i Adam Higginbottom z magazynu GQ. Część informacji pochodzi ze studium psychiatrycznego Williama Irensa, opublikowanego w roku 1948 w magazynie naukowym Journal of Criminal Law and Criminology. Odcinek powstał na podstawie książki The Eyeball Killer, emerytowanego policjanta, który brał czynny udział w pościgu za rzeźnikiem z Dallas.
Wykorzystano również artykuł Catherine Ramsland i Jeanne Malatesty, reportaż dziennikarza Skipa Hollandwortha z magazynu Texas Monthly oraz informacje zawarte w dzienniku Daily Star.